Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim razem i z osobna. Witam was serdecznie w kolejnym dniu rywalizacji grupowej. Jesteśmy dzisiaj, zaczniemy dzisiaj mecze czwartego dnia i to będzie już druga połowa fazy grupowej. Środa, 18 listopada. Witam was Polkowski Adam, prowadzący Mistrzostwo Polski Juniorów, a razem ze mną dzisiaj będzie dzisiaj 16 fantastycznych zawodników, których poznamy za chwilę. 8 pojedynków. Przypominam, właśnie zakończyliśmy, a nie, nie właśnie, za 10 minut kończymy konkurs z typowaniem na Instagramie. Wczoraj jest zwycięzca, także dwa spotkania mam z jednym z osób, która wczoraj, chyba jeden tylko trafił i to ten, co mówił, że tak, a po prostu obstawił wszystkie 3-0 i tak się skończyło. Pozostali, którzy chociaż troszkę kombinowali z tymi meczami, nie weszły te mecze. No a dzisiaj na pewno będzie trudniejsza część, także no zobaczymy. A ja witam czatowiczów pierwszych, jest Kuba, jest drugi Kuba, może zaraz trzeci jakiś Kuba jeszcze dołączy. No, także dołączajcie wszyscy. Oczywiście ludzie są przyzwyczajeni, że o 18:30 zaczynam, więc tak jak wczoraj będą dołączać na pewno po kolei za chwilę, a tymczasem myślę, że warto przyjrzeć się, moi drodzy, temu, co dzisiaj może się tutaj wydarzyć. Zaktualizowane pliki, jeżeli chodzi o sytuację w grupach oraz wyniki meczy, znajdziecie na stronie zawodów w zakładce faza grupowa, ale myślę, że możemy sobie wspólnie na to popatrzeć. Cześć Marek, pozdrawiam serdecznie i zobaczcie sobie sami teraz, ciach. Tutaj mamy sytuację we wszystkich grupach i o ile w niektórych mało spotkań było, o tyle w wielu naprawdę dzisiaj będą rozstrzygnięcia, już można powiedzieć. Grupa A, pierwsza po lewej stronie, jeden mecz się odbył, Michał Woźniak wygrał z Kubą Ostasem, także na razie zapowiada się, że lider nie zawiedzie, a co do pozostałych meczy, to musimy poczekać. Dzisiaj zobaczymy występ Karola Przewięźlikowskiego właśnie z Michałem Woźniakiem, więc tutaj też się sporo wyjaśni i na koniec, pod koniec dnia będzie pojedynek grupy A właśnie w tej samej. Kuba Ostas zmierzy się z Dominikiem Ostasem, braterski pojedynek. Ciekaw jestem, jak tam technicznie do tego podejdą, czy będzie jedna kamera, czy w dwóch pokojach na dwóch laptopach się połączą, zobaczymy. Także tak wygląda sytuacja w grupie A. Po tych dwóch dzisiejszych meczach na pewno wiele nam się wyjaśni. Jeżeli Michał wygra z Karolem, to będzie już bardzo blisko, prawie że pewne wejście do fazy pucharowej. Grupa B. Wczoraj dwa mecze, nie zawiedli dwaj zawodnicy. Fryderyk Janiak wygrywa ze Stefanem Zajderem, natomiast Kajtek Opach równie gładko pokonuje Aleksandra Kołodzińskiego. No ale co trzeba przyznać, Fryderyk Janiak startował z koszyka trzeciego, a zobaczcie jaką średnią ma, 10,56, ponad 2 sekundy lepszą niż Olek Kołodziński, który był przecież w koszyku drugim. No bardzo ciekawie wygląda sytuacja grupy B. Sprawdzam, czy mamy pojedynek z grupy B dzisiaj. Kajtek Opach zmierzy się dzisiaj właśnie z Fryderykiem Janiakiem, ależ ciekawe to będzie spotkanie. Oczywiście faworytem będzie Kajtek, który wczoraj wykonał rekord zawodów 6,92 single turnieju. Fryderyk, okej. A Stefan Zajder walczy dzisiaj z Aleksandrem Kołodzińskim. Dla Olka Kołodzińskiego z grupy B to będzie najważniejszy w zasadzie pojedynek, on musi go wygrać, a patrząc po średnich, Stefan, jeżeli trochę tutaj poszarpie, będzie mniej się stresował pewnie niż wczoraj, to może sprawić niespodziankę. Witajcie czatowicze, tak się rozgadałem, ale widzę, że przybywacie. Kamil, Piotrek Kogut, Paweł Murawski, Michał Pinkowski, proszę bardzo, zawodnicy nasi dzisiaj już są. Trzynasteczka, Piotrek, Adaś, Kajtek, witajcie serdecznie, a Kajtek oczywiście gratuluję wczorajszego singla, świetnego występu, a dzisiaj kolejny mecz. Także tak wygląda sytuacja grupy B. Kajtek jest o krok od zapewnienia sobie awansu, a jeżeli Fryderyk stawi jakiś opór, też będzie bardzo ciekawa sytuacja. Grupa C. Adam Chodyniecki, Adam Kędziorski w tym momencie obaj na prowadzeniu. Dzisiaj obejrzymy mecz Macieja Hebela z Michałem Pinkowskim. Dla Maćka, tutaj musiały być specyficzne rozstrzygnięcia, tak, bo jak widzimy Maciek będzie grał z Michałem, który ma już dwie porażki, Michał za burtą turnieju, Maciek o krok, chociaż tutaj chyba jakiś jest misklik, dobra, przejdźmy do następnej grupy,
sprawdzę, co tu się wydarzyło, a w grupie D prowadzi Witold Sołtysik, no rewelacyjny występ, fantastyczna średnia, fantastyczny singiel z wczoraj, Olaf Kuźmiński zaraz za nim, ale Rafał Sądek wczoraj zaskoczył nas tym niesamowitym singlem i pokazuje, że może tutaj powalczyć i pojedynek między właśnie tymi bezpośredni, między Olafem a Rafałem, no bardzo, bardzo ciekawie nam się tutaj szykuje. Grupa E. No Jerzy Chmiel, zdecydowane prowadzenie, Szymon Musiał wczoraj dopiero pierwszy mecz, ale wygląda na to, że przy dyspozycji, jaką Szymon Musiał prezentuje już od pewnego czasu, no to nie powinno być tu niespodzianek w tej grupie i raczej ci dwaj zawodnicy tutaj bez problemu wyjdą. Lecimy dalej, grupa F, Wiktor Zegadło, już dwa zwycięstwa, Bartłomiej Krokos, jeden mecz na razie, no i z Piotrkiem Kogutem, z tego co wiem, chyba dzisiaj będzie się mierzył, nie, przepraszam, dzisiaj Bartek dzisiaj mierzy się z Wiktorem Zegadło, a zatem dla Wiktora teoretycznie najtrudniejszy mecz, no jeżeli ten mecz wygra, oczywiście przechodzi z pierwszego miejsca w grupie, a dla Bartka jeszcze będzie musiał Bartek tutaj powalczyć trochę. No widzieliśmy dramatyczny rozwój sytuacji w grupie G, Filip Szostak przegrywa z Kubą Hipszerem ten pamiętny mecz przedwczoraj i działo się bardzo dużo, dzięki temu no widzimy, że w tej grupie zamieszanie zrobiło się niesamowite, dlatego że nawet Zygmunt Baranowski ma jeszcze w tym momencie szansę na wyjście z tej grupy, jeżeli dobrze poszedłby mu pojedynek z Adamem Jagłą, chociaż jednego seta by udało się urwać, będzie to bardzo trudne oczywiście, ja widzę, że jest zdecydowanym faworytem oczywiście Adam, natomiast jakby z jednego seta chociaż gdzieś tam postraszył parę punktów i wygrał z Kubą Hipszerem, będzie taka możliwość, żeby jeszcze z tej grupy wyjść. No i oczywiście grupa H, Szymon Brzana, wczoraj były dwa mecze Szymona Brzany i Łukasza Pielczyka, obaj wygrywają swoje mecze, także na razie tutaj bez niespodzianek w tej grupie zobaczymy kolejne zmagania. Także tak wygląda sytuacja, moi drodzy. Tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o grupę C, jeszcze muszę sprawdzić, możliwe, że jest jakiś tam błąd z kopiowaniem danych, natomiast no to na spokojnie już sprawdzę po dzisiejszych meczach. A za chwilę, dosłownie za 3 minuty, wchodzą pierwsi zawodnicy. Oczywiście zapraszam serdecznie zawodników. I teraz tak, przełączymy sobie na pierwszy mecz. A pierwszy mecz dzisiaj, sekundkę, wejdziemy sobie na samą górę oczywiście. Nie, ten to są wczorajsze mecze, o jasne, że tak. Proszę bardzo, pierwszy mecz dzisiaj, grupa C. Zawodnik z numerem 3, z numerem 4, pojedynek między Maćkiem Heblem a Michałem Pinkowskim. Tak jak już mówiłem, to jest walka pożegnalna dla Michała Pinkowskiego, w zasadzie dla obu zawodników, patrząc na punkty, ale myślę, że każdy będzie chciał się tutaj pokazać z jak najlepszej strony. Zobaczymy, co nam tutaj zaprezentują. W takim razie przygotowujemy już miniaturki. Ciach, tablica gotowa, a zatem drodzy zawodnicy, wskakujcie do nas, wskakujcie do mnie i rozpoczynamy walkę w tej grupie. Tak patrzę, co tu się jeszcze na Discordzie dzieje, pytania do mnie, okej. Okay. Jest już Michał Pinkowski, no to jeszcze Maciek nam wskakuje za chwilę i będzie wszystko jasne. Grupa C. Tak, oczywiście, już znalazłem ten błąd, jak widzicie, w grupie C. Jeden mecz po prostu jest niezaktualizowany, ale to za chwilę sobie tutaj posprawdzamy. No, a na razie czekamy na zawodników. Czekamy na zawodników. Po lewej, o, jest już Maciek, a zatem punktualnie, 18:30 wybija za kilkanaście sekund, rozpoczynamy. Pierwszy pojedynek dzisiejszego wieczoru, Maciej Hebel kontra Michał Pinkowski i zapraszamy naszych startujących. Witajcie, panowie. Hej. No dobrze, życzę wam oczywiście jak najlepszego startu, pokażcie się z dobrej strony i cóż, do dzieła. Pierwszy skramp leci do was na prywatnym czacie i lecimy. Macie kubeczek. Dziękuję bardzo. Jest poprawnie. Możecie zaczynać.
i na otwarcie. No proszę, jakie ułożenie Michała Pienkowskiego. 9,35 i co na to Maciek? 12,74, 1-0 dla Michała, który rozpoczyna ten pojedynek zaskakująco dobrze. Koniec krampy jest już u was, proszę. Jest poprawnie, powodzenia. Możecie zaczynać preinspekcję. No ciekawe, ten drugie takie ułożenie powtórzy Michał, no łupnął tutaj niesamowicie, jak na tą dobrze widzę. I jeszcze łotka chyba. Co tu się dzieje? 10,94 Maciek i Michał w tym samym czasie 11,01. Też bardzo dobra próba. No dużo lepiej tutaj te zawodnicy prezentują niż w poprzednich pojedynkach. Jest po jeden. I kolejny skramp leci do was. Zobaczmy. No, ciekawie, ciekawie tu zaczyna. Jest poprawnie? Sekundkę jeszcze, jeszcze moment. Tak, jest poprawnie, jest ok. Dwie sekundy kary u Michała. Maciek 11.06. A Michał Pienkowski, dziesiątka kolejna. Michał, nie widzimy timera. O, 10.23. No to byłoby rewelacyjne ułożenie, gdyby nie ta plus dwójka. 2-1 dla Nowka. I kolejny skramp leci do was. Maciek jest o krok przed pierwszym wygranym setem. Dziękuję bardzo. Jest ok. Odrobinkę później wystartował Maciek. I raczej to ułożenie będzie miał szybsze. 11,82 u Michała i 10,73. A zatem u tego seta wygrywam Maciej Hebel. Zobaczmy, jak to wygląda w tym momencie. 3-1 w tym secie, 1-0 w tym pojedynku. Myślę, że płynnie możemy przejść do kolejnego setu. Wysyłam następnego skrambla i zaczynamy. Pierwsze ułożenie za chwilę drugiego seta. Skramb już jest u was. Jest poprawnie, dziękuję. Na razie zawodnicy mieszają bezwzględnie. I preinspekcja. Teraz bez kary i mamy 10,91 i 13,86. Okay, no ale ten set bardzo dobrze Michał zaczyna, bo kolejny skramp jest już u was. Jest, no i jest miss scrump, do poprawki będzie, panowie, już mówię, u was obu. Obaj jeszcze raz prosimy o wymieszanie, takiej sytuacji jeszcze nie mieliśmy.
Okej. Dziękuję bardzo, lecimy dalej. Reinspekcja rozpoczęta, a na razie mamy 13 Maćka i 10 Michała w drugim secie. Zobaczymy, co nam zaprezentują w tym ułożeniu. I tym razem Maciek. 9,93, piękne ułożenie. I odpowiedź, tak, widzieliśmy 2 sekundy kary, nie widzimy timera, o, 12,75, czyli 14,75, i 1:1 w tym secie, kolejny skramp jest już u was. Dziękuję, jest ok. Udaną próbę u obu w zasadzie. Obaj grymasz. Czy miał jednak wygrać Michał? Co to za ułożenia były? Panowie, co tu się wydarzyło? 18-10. 18-10. 11, przepraszam. I 16-80. Takim czasem Maciek zdobywa punkt w tym ułożeniu. Lecimy z kolejną próbą. Dziękuję bardzo. Możecie zaczynać inspekcję. Tak chyba jeszcze nie było w fazie grupowej, żeby dwóm zawodnikom w tym samym czasie nie podeszło i ułożenia są totalnie zepsute. No, ale teraz już na to nie liczył. Myślę, że zdecydowanie lepsze ułożenia teraz zobaczymy. No, w wykonaniu Maćka na pewno. 10,51. I 15,32. A zatem, proszę Państwa, drugi set kończy się podobnym wynikiem, czyli mamy w tym momencie 2:0 dla Maćka Hebela, 6-2 w małych punktach i lecimy od razu do setu numer 3. Wysyłam pierwszego skrambla tego setu. Jest miskramp u Michała. Maciek ma dobrze, Michał do poprawki. Pierwszy miskramp dzisiaj. To i tak całkiem skutecznie. Wczoraj dużo, dużo tych misów było w różnych pojedynkach. Jest poprawnie teraz, a zatem możecie zaczynać inspekcję kolejnego ułożenia. Trzeci set zaczyna się w tym momencie. No, bardzo dobrze wyglądała ta próba Michała. 10,67 na otwarcie. 10,67 i Maciek 9,87, a zatem teraz mamy, zobaczcie, dwa bardzo dobre ułożenia w wykonaniu obu zawodników. Bardzo fajne otwarcie trzeciego seta. I kolejny skramp jest już u was. Jest poprawnie u Maćka. U Michała widzieliśmy misa, od razu poprawia to ułożenie dość wyraźnie, więc czekamy na spokojnie, niech tutaj poprawi.
Jest ok, a zatem lecimy. $9.88, ależ dobry set w wykonaniu Maćka. 9.58, tutaj Michał nie odpuszcza, ależ piękna rywalizacja w tym secie. No, ostatnie sety to jakby różni ludzie walczyli. No dobra, dziękuję, czas jest pisane. Punkcik dla Michała Pinkowskiego. No, rewelacja. Okej, dobrze, no to w takim razie aż jestem ciekaw, co nam pokażecie w kolejnej odsłonie. Proszę bardzo. Maciek poprawnie, obaj macie poprawnie. Inspekcje. No, zaskoczyli mnie tutaj zawodnicy. Obaj, Fabryczka. Przypominam, to jest pojedynek zawodnika 3. i 4. z grupy, także no. Pięknie. 9.36 i 12.76 w tym momencie. I ten pojedynek, proszę Państwa, dobiega końca. I mamy. Przepraszam najmocniej, mój błąd. To jest trzecie ułożenie SAP 10 Maćka, oczywiście. Natomiast jeszcze jedno ułożenie. Lecimy ostatnie. Spojrzałem na te trzy. To jest ten B2 Deprim. B2 Deprim, tak. Michał poprawnie i Maciek również. $10.86 i Maciek $12.09 w tym momencie, a zatem 2-2, przepraszam, no lecimy dalej, jeszcze nie koniec tego pojedynku. No jakby tutaj teraz Michał słyszał mój wcześniejszy komentarz i proszę bardzo, lecimy dalej, to nie koniec mówi, to nie koniec, ja tu cały czas walczę, nie poddaję się. Jest Miss Scrap. Michał, złapałeś kostkę w złej orientacji, wiesz? Michał do poprawy. Maciek dobrze. A u Michała po prostu kostka była złapana do góry nogami przy skramblu. Okej, dobrze, to musimy zrobić, przepraszam, bo tutaj Michał, widzę, zrobił tego skrambla, więc pomieszamy obaj jeszcze raz. Michał, nie mieszaj jeszcze. Maciek, proszę, ułóż kostkę, wymieszamy innym skramblem obaj. Będzie powtórka dla was obu, przepraszam najmocniej, ale no tutaj Michał poznał tego skrambla, więc musimy go zmienić. Ok, i już jest u was prawidłowy. Jest ok, obaj poprawnie. No dobra, i zobaczmy. No, ciekawie się tutaj zrobiło. Michał odzyskał wiarę w siebie na pewno. Dwa ostatnie ułożenia wygrane. I 9.73 i teraz chyba widziałem dziesiątkę, tak, 10.95, a zatem po tym dramatycznym ostatnim secie, który przed chwilą widzieliśmy, jednak dopina swego Maciej Hebel, który zwycięża ten pojedynek 3-0, ale myślę, że wielkie brawa należą się obu zawodnikom, dlatego że Michał mimo tej przegranej
absolutnie nie odstawał tutaj nie wiadomo jak mocno i był bardzo, bardzo ciekawy pojedynek. No cóż, i dobiega on końca. Tak jak powiedziałem wcześniej, sprawdziłem przed chwilką dokładnie tam jeden wynik, jeden mecz był niezaktualizowany. Zarówno Michał, jak i Maciek żegnają się z turniejem, dlatego że ich rywale mają już po 6 punktów. Maciek w tym momencie dostaje 3 punkty za wygraną tego meczu. Zajmie trzecie miejsce w grupie, czyli to, z którego zaczął rywalizację grupową. Natomiast Michał podobnie, miejsce czwarte, tak jak startował, taką pozycję utrzymuje. Panowie, pozostaje mi podziękować Wam za rywalizację w fazie grupowej, w całych Mistrzostwach Polski Juniorów 2020. Dla Was obu to już były ostatnie pojedynki, także dzięki. Do zobaczenia następnym razem, wracamy silniejsi w następnym turnieju. Trzymajcie się, do zobaczenia. Dzięki, hej, do zobaczenia. Dzięki. No dobrze. No takie dla mnie to tak troszkę wzruszające, no bo z Maćkiem dużo się przygotowywaliśmy do tych zawodów. Dzisiaj bardzo fajnie się pokazał. Zwycięstwo na koniec, myślę, pozwoli uwierzyć w siebie, że no zobaczcie, są jakieś średnie tutaj wchodziły, fajnych, dużo fajnych ułożeń Maciek narobił tych sub dziesiątek. No gdyby tak układał w poprzednich meczach, myślę, że sytuacja w grupie mogłaby wyglądać trochę inaczej. No a w tym momencie kończymy pierwsze spotkanie. Ciekaw jestem, słuchajcie, przerzućmy na chwilkę się do klasyfikacji generalnej, za 3 minuty zaczyna się kolejne spotkanie, a zobaczmy jak plasują się nasi zawodnicy w klasyfikacji, tak jak już mówiłem, tej ogólnej. Proszę bardzo, przechodzimy do generalki i zobaczmy, posortujmy to po średniej. Dla tych, którzy nie widzieli wcześniej tej tabeli, jest to zestawienie wszystkich zawodników startujących w fazie grupowej, którzy, no i po prostu, nie, ona nie jest wiążąca, to jest tylko statystyka, zestawienie, możemy sobie zobaczyć formę poszczególnych zawodników. Maciek Hebel, mimo że kończy swój występ, zobaczcie, średnia 11-13, obecnie daje mu ona 16 miejsce, 16 zawodników teoretycznie wychodzi z, liczbowo, tak, będzie wychodziło z fazy grupowej, no także gdyby ten wcześniejsze dwa pojedynki taką formę wykazał jak przed chwilą, myślę, że byłby zawodnikiem, który na drugie miejsce w grupie spokojnie mógłby wejść. Singiel 8.32, co plasuje Maćka w tym momencie na 14 pozycję singli, tak? A Michał Pinkowski, zobaczmy, jak ten drugi pojedynek, ten ostatni teraz pojedynek naprawdę wypadł świetnie w jego wykonaniu. Miejsce 20 zajmuje, jeżeli chodzi o średnią, natomiast singiel 9.35 zrobiony w dzisiejszym pojedynku to miejsce 19. Także tutaj w miarę wyrównane to, co prezentuje, zaprezentował Michał i uważam, że w stosunku do wyników, jakie przywiózł z fazy grupowej, a było to 11.75, no to nie jest, oczywiście nie ma się czego wstydzić, to jest nieznacznie gorzej niż w eliminacjach, także biorąc pod uwagę stres, występowanie na żywo, obaj panowie, jestem przekonani, zasługują tutaj na słowa uznania za ten mecz. Dobrze, w takim razie myślę, że wielu z Was wszedł kupon na dzisiejszy dzień, także no, zobaczymy. Okej, wracamy w takim razie do widoku pojedynkowego, na razie przełączymy jeszcze w ten sposób i szykujemy się do drugiego pojedynku dzisiejszego wieczoru, a będzie to, proszę Państwa, Łukasz Pielczyk kontra Tomasz Kisała, no i tutaj sytuacja wygląda tak, że Łukasz Pielczyk ma już 3 punkty, ma już wygrany mecz na swoim koncie, walczy z Szymonem Brzaną, będzie walczył na pewno o wysokie lokaty w tej grupie, natomiast no, Tomek ma już porażkę jedną. Jeżeli dzisiaj przegra ten pojedynek, no jedną nogą, a w zasadzie chyba już dwoma będzie za burtą, ale na pewno da tutaj z siebie maksa, więc no, Łukasz no, naprawdę nie ma co liczyć na lekki pojedynek. Dobrze. Zmieniamy w takim razie baner, obaj nasi zawodnicy są już gotowi, a zatem, sekundkę, o, jest już banerek, ten co trzeba, proszę bardzo, Łukasz Pielczyk, Tomek Kisała, mamy już miniaturki, a zatem zapraszamy zawodników drugiego pojedynku dzisiejszego wieczoru. Witajcie. Cześć. No cóż, powodzenia panowie, nie będę powtarzał zapowiedzi, myślę, że będąc na backstage'u słyszeliście, co mówiłem, także dobrych ułożeń wam życzę i zaczynamy kolejny pojedynek. Pierwszy set przed nami i scrum leci do was.
Jest poprawnie obaj. Faworytem jest oczywiście Łukasz w tym pojedynku i myślę, że po takich trochę przebojów było w tym pojedynku. On wygrał swój pierwszy mecz, ale tam było takiej sporo niepewności. Myślę, że teraz już w drugim meczu wiedział, czego się spodziewać, poznał atmosferę i te ułożenia myślę będą lepsze. Chociaż Woleleł troszkę chyba się pomylił. No, kiwa głową, że to chyba nie to. Zobaczymy. 10,93. Nie jest to najgorsze oczywiście ułożenie, ale wiemy, że potrafi układać lepiej. Zobaczymy, co Tomek. Tomek właśnie układa ru. Inną metodą niż Friedrich. To nie są błędy Friedrichowe, po prostu jest to inna metoda. No i początek na razie 15,71. Wyraźne prowadzenie 5-sekundowe Łukasza Pielczyka. Czyżby miał to być znak na ten mecz? Myślę, że nie. Mam nadzieję, że nie. I w drugim ułożeniu będzie bardziej wyrównanie. Choć liczę na to, że to Tomek dorówna do Łukasza, a nie w drugą stronę. No dobrze, zobaczymy co teraz. Prawidłowo Łukasz, prawidłowo Tomek. Obaj poprawnie. Zaczęli preinspekcję. Łukasz około 6-7 sekund wykorzystał i zaczyna. Tomasz pełne 15, myślę, nawet więcej troszeczkę dzisiaj. Chyba jest reset ten. Aj, szkoda, że takie rzeczy się tutaj dzieją. Co prawda złożyło się to z dobrym czasem Tomka, 11.61, natomiast no Łukasz niestety sytuacja bardzo przykra na Mistrzostwach Świata dwa chyba lata temu, no to decydowała taka sytuacja o zwycięstwie niestety i zobaczmy jak to wygląda. No dobra, lecimy w takim razie z trzecim scramblem. Oni wymieszają swoje kostki. Myślę, że było to lepsze ułożenie niż 11.61, więc no, to przykro. Było około 10.20. No tu właśnie Łukasz potwierdza, dyszka, nitka. Jest poprawnie u was obu, powodzenia. No ale za sprzęt niestety odpowiadają bezpośrednio tutaj zawodnicy, muszą zabezpieczyć sobie wszystkie pomiary. Zaczynamy preinspekcję, Tomku. Boże, już tak się bałem, że teraz kolejna sytuacja. Pamiętajcie, że to nie są pomiary średnich, ależ tutaj teraz wyrównanie się zrobiło przez moment. 11,94 i 11, przepraszam Łukasz, 11? Zresetowałem już. 11,54. No na pewno wygrałeś ten punkt, więc spokojnie, układamy dalej. Natomiast dokładną setną sprawdzę sobie na powtórce. Natomiast leci do was trzeci skramp. Gorąca prośba do was, chłopaki, żebyście nie zabierali timerów, dopóki nie sczytam głośno czasu. 2-1 Łukasza. I co tutaj mamy w tym skramblu? Zobaczmy. Jest miss, będzie powtórka u Łukasza. Poprawnie wymieszany ma Tomek, także Tomek czeka, Łukasz powtarza skrambla. Tomek oczywiście wziął inną kostkę, to nie jest ta, którą przed chwilą pamiętał. Już sprawdzam. Jest poprawnie Łukasz? A zatem zaczynamy preinspekcję kolejnej próby. No, jest 2-1 dla Łukasza, ale no musi domknąć tego seta, żeby już zapomnieć, że w tym DNF-ie mam zostawić historię. Dziesięć zero sześć,
1080, przepraszam. I odpowiedź Tomka 14:35, a zatem no, po takich nerwowych tutaj sytuacjach w tym secie, póki co pierwszy punkt na koncie Łukasza Pielczyka, 1-0 i kolejny skramp leci do Was, za chwilę zaczynamy set numer 2. Proszę bardzo. Łukasz poprawnie, przepraszam, jeszcze sekundkę, poprawnie obaj. I zaczynamy preinspekcję, a tutaj widzę, czat mi podpowiada, tak, to na Mistrzostwach Świata, tutaj Adam słuszny komentarz zarzucił, że no, Mistrzostwo Świata mogło się rozegrać inaczej, gdyby właśnie zawodnik, bodajże on jest albo z Korei, tak, albo z Chin, nie pamiętam dokładnie, Sheng Hyun-nam, tak się nazywa, no dostał, miał reset timera na 6 sekundach, a potem zrobił ósemkę. 10:32, piękne ułożenie w tym momencie Tomka i 11:86, a zatem bardzo ciekawie się robi na otwarcie drugiego seta. Dokładnie po tych zawodach, po Mistrzostwach Świata, tam tych nieprzyjemności było dużo. Wiem, że w czwórce Sebastian Weyer miał podobną sytuację, co prawda nie zmieniło to o mistrzostwie niczego. Obaj poprawnie. Zaczynamy preinspekcję. Nie zmieniło to medali na Mistrzostwach Świata w kostce 4x4, natomiast no, bardzo był niezadowolony i to był taki niesmak. Oglądaliśmy relacje tych zawodów i sędziowie rozkładali ręce i po tych mistrzostwach wprowadzono O-ringi tak zwane, nawet już wcześniej testowano, ale od tamtej pory na mistrzostwach stały się praktycznie normą. I teraz 10:11. I co my tu mamy? No niestety będzie DNF, szkoda. Szkoda, że w taki sposób to ułożenie się kończy. No jakby taki trochę rewanż z tego poprzedniego setu, to jest sytuacja z Łukaszem. No i lecimy dalej. Po jeden. Ale teraz też Łukasz ułożył dużo lepiej, 10:11. To była najlepsza próba w tym momencie Łukasza. Jest poprawnie wymieszane u Was obu. Lecimy. Zaczynamy inspekcję. Łukasz już rozpoczął. No i zobaczmy. Zaczął Tomek pierwszy tym razem. Ciekaw jestem, czy Łukasz go dogoni. O, chyba mamy skipa jakiegoś. Widać było zaskoczenie zawodnika. 9:31, ależ to jest łupnięcie. Może być bardzo ciekawie. I 9:84. I z najlepszymi ułożeniami, ale jednak jest 2-1, 2-1 dla Tomka Kisały, przepraszam, tak, dla Tomka Kisały, ależ tutaj ułożenie 9:31 rewelacyjne, no i robi się bardzo nerwowo, kolejne ułożenie leci do Was, no i dla naszego tutaj faworyta trudna sytuacja, co prawda ma set przewagi, więc tutaj nie powinno być jakichś zaskoczeń, to jest ten algorytm L'D2, tak, Tomek już zaczął mieszać, natomiast u Łukasza jest poprawnie. Dziękuję, jest poprawnie, Tomek. A zatem zaczynamy preinspekcję. No, chyba tego teraz nie puści. Już widzę, że Łukasz tutaj to nie jest ułożenie, które daje mu satysfakcję, ależ chyba i tak nie wykorzysta tego Tomek. Tomek, 15, przepraszam, ile? 15. U mnie jest DNF i tak, bo timer mi się zresetował znowu. O, proszę Państwa, no to mamy
bardzo trudną sytuację i mamy powtórkę troszeczkę o tym, co mówiłem z Mistrzostw Świata. Niestety ten pojedynek, ten set kończy się na niekorzyść Łukasza przez DNF-a kolejnego spowodowanego problemem ze sprzętem. 3-1 jest po jeden w setach. Pierwszy set urwany przez Tomasza Kisałę. No, sytuacja trudna, szkoda. Współczuję naprawdę, że akurat w taki sposób, tak, rozstrzyga się ten set. Natomiast no, musimy lecieć dalej. I Ampl jest już u Was, proszę bardzo. A tutaj chłopaki na czacie poprawiają, znaczy nie poprawiają, tylko faktycznie dopowiadają, że Sebastian Weyer w 4-4 przegrał rekord świata przez to. Także może medalu nie przegrał, nie było dramatu, natomiast jest poprawnie, obaj poprawnie. Natomiast no, przegrać rekord świata, no to też jest ból, tak? No mam nadzieję, że słuchajcie, nie będzie takich kwiatków za chwilę dalej, bo w dwóch setach pod rząd Łukaszowi się wyłącza timer. Nie wiem, czy tam jest bateria słaba, czy ma za luźno tą baterię włożoną. No, bo jeszcze jedna taka sytuacja i nerwowo można nie wytrzymać. I po prostu Łukasz zacznie się bać, wiecie, swojego zegara, a to już jest psychologiczny kanał, jeżeli chodzi o starty. 10-26. Że już ta niepewność może się gdzieś tam pojawić w głowie. I 13-43, 1-0 w tym secie dla Łukasza. Trzeci kolejny skramp. Jest po jeden w setach na razie. Łukasz poprawnie. Tomek również. Zaczynamy preinspekcję. No leci Łukasz ze swoimi próbami. O, będzie chyba dobre ułożenie. No mocno wali w ten timer. Powiem szczerze, że ja już czuję lęk, żeby to tak się nie skończyło znowu. 8.33, piękne ułożenie. I teraz 16.48. No tutaj jakby zabrakło sił na ten set Tomkowi. No zobaczymy teraz w kolejnej próbie. Jest 2-0 w tym secie. I kolejny skramp wysyłam Wam już teraz, proszę bardzo. Będzie podobny skramp do tego, co było wcześniej, w sensie z naszej strony jako widzów. Jest ta biała kreska. I mamy poprawnie wymieszane u Was obu. Zaczynamy preinspekcję. Dobre ułożenie, całkiem fajna końcówka przede wszystkim, ale obaj mają dobre ułożenia, 10.51 i Tomek 9.54, no chyba muszę odszczekać ten brak siły w tym secie, lecimy z czwartym ułożeniem, 2-1, sekundkę, o jest, 10.51, to jest ten R2 Uprim? Tak, R2 Uprim. Jest poprawnie u Tomka? Okej, Łukasz. Zaczynamy preinspekcję. Tomek również prosimy o rozpoczęcie. Thank you.
1088. I 1251. A zatem tego seta również wygrywa w tym momencie Łukasz Pielczyk 3-1, a zatem w setach mamy 2-1 w pojedynku również dla naszego faworyta, a zatem za chwilę będzie Łukasz walczył o 3 punkty, bardzo cenne i ważne 3 punkty, a Tomek będzie próbował to bronić. Jeżeli uda mu się tego seta wygrać, będziemy mieli remis, drugi w całej fazie grupowej. Skrampli jest już u Was. Na razie pierwszy pojedynek, który rozgrywany został w niedzielę, był rozgrywany, skończył się remisem, a od tamtej pory ani jednego remisu więcej nie mieliśmy. Łukasz, obaj poprawnie. Zaczynamy. Ja przypomnę, że partnerem i sponsorem nagród, o które walczą zawodnicy fazy pucharowej, jest Strefa Kostek. 1500 zł to piechotą nie chodzi, jest o co walczyć. 10. Łukasz, przepraszam, jest bardzo słabo widać. 10-18. O, teraz widać, pięknie. 10-18 Łukasza. I 10. Tomek, jeszcze nie zabieraj, bo nie przeczytałem czasu. Tomku, dopóki nie przeczytam czasu, nie zabieraj zegara. 10, Tomku, jaki czas miałeś? Bo wiem, że była 10-80 chyba, ale... 10-78. Proszę, żebyście nie zabierali zegarów, dopóki głośno nie przeczytam waszego czasu, co oczywiście, kochani, nie wpływa na wynik. Widzieliśmy, ja zdążyłem zobaczyć, że Łukasz wygrywa ten punkt, natomiast do celów statystycznych te czasy są nam bardzo potrzebne. Okej, lecimy z kolejną próbą. U Tomka jest mis, chyba Tomek za szybko wymieszał. Łukasz poprawnie. U Tomka będziemy mieli jeszcze powtórkę, był mis scramble, a póki co jak widzimy, jak nie widzimy w zasadzie, o teraz widzimy, zaczęło się dość mocno. Ten set chyba najrówniej się rozpoczął. 20 w wykonaniu naszych zawodników. Teraz poprawnie wymieszane u Tomka. Powodzenia, zaczynamy preinspekcję. Ale pojedynek jest naprawdę wyrównany. 8-5 w małych punktach. O, widzę Łukasz zadowolony. 8-23. Piękne ułożenie. Teraz Łukasz daje czadu. Wydaje się, że drugi punkt będzie formalnością w tym secie, chociaż już jednego skipa dzisiaj zafundował nam Tomek. I co my tu mamy? 10-39. Fajna próba, też dobre ułożenie. To na razie najlepszy set w wykonaniu Tomka Kisały. Tak to wygląda i leci do Was kolejny skram. Bardzo mocny, obaj zawodnicy w tym momencie wysoki poziom prezentują. Jest poprawnie u Łukasza i poprawnie u Tomka, a zatem przechodzimy do preinspekcji. Takie statystyka pokazuje, że po takich najlepszych ułożeniach, taka ósemka weszła, potem często wpadają worsty. Oczywiście nie zawsze, są wyjątki od tej reguły, ale bardzo często coś takiego widziałem, sam doświadczałem wiele razy. Zobaczymy, jak Łukaszowi pójdzie. I daje radę, czyżby teraz właśnie wbrew tej zasadzie się zadziało. 10-30, bardzo dobre, solidne ułożenie. I 12-53. 10-30 kontra 12-53.
A zatem, proszę Państwa, ten pojedynek dobiega w tym momencie końca, dlatego że 3-1 wygrywa cały pojedynek Łukasz Pielczyk, 3-0 w tym ostatnim secie. Bardzo dobra postawa Łukasza przede wszystkim w tym momencie i mamy wynik 3-1. Także sytuacja w tej grupie bardzo na korzyść się zmieni w tym momencie Łukasza Pielczyka. Dla Tomka najprawdopodobniej będzie to koniec walki i zakończenie udziału w Mistrzostwach Polski Juniorów. Panowie, dziękuję bardzo. Tomku, dziękuję za udział w Mistrzostwach. Jeszcze oczywiście jedno spotkanie, natomiast dobry dzisiaj pojedynek, bardzo dobry, fajne ułożenia, ta dziewiątka, dwie dziewiątki w zasadzie zrobione przez ciebie, no ten pojedynek był bardzo fajny, 10-5 w małych punktach. Łukasz, gratuluję 3 punktów i do zobaczenia w kolejnym meczu, trzymajcie się. Dzięki, cześć. Dziękuję. No dobra, słuchajcie, sytuacja ciekawa w tej grupie się zrobi, Łukasz będzie miał 6 punktów i no chyba już nie ma możliwości, żeby nie przeszedł. Także 1/16 finału najprawdopodobniej przed Łukaszem. No a dla Tomka w tym momencie pozostanie mecz honorowy, mecz o 3 punkty. Ja tak sobie zerknę na szybko do tej grupy, jak ta sytuacja się tam zmieni. To był mecz grupy H, tak, ostatniej? Tak, grupy H i w tym momencie tak, Łukasz będzie miał 6 punktów. No, ciekawie. Zobaczmy, jak zawodnicy tutaj się będą prezentować w naszej klasyfikacji generalnej. Proszę bardzo i sprawdzamy razem. Łukasz Pielczyk, średnia Łukasza. Ten pojedynek był dużo lepszy niż ten pierwszy, więc na pewno podskoczy. Łukasz miejsce 12 w tym momencie, zobaczcie. Średnia 10,46 ze wszystkich osiągniętych ułożeń. Singlem 8,23 wykręconym przed chwilą na naszych oczach. Także bardzo fajnie zaprezentował się i to miejsce 12, myślę, że pozwala realnie myśleć o tym, żeby wyjść z grupy i walczyć dalej. A jak tutaj wygląda sytuacja Tomka? Tomek Kisała, miejsce 23 w tym momencie, 12,64, ale przy tej średniej single 9,31 wygląda bardzo przyjemnie. Tutaj podobnie zaprezentował się Maksymilian Misiak, też już poza burtą. Natomiast, no cóż, Tomek, miejsce 23, i zakończenie, tak jakby szans na dalszy awans. Dobra, wracamy tutaj do meczów dzisiejszego dnia. Następnym spotkaniem lada moment będzie, proszę Państwa, Aleksander Kołodziński i Stefan Zajder. To jest mecz grupy B, bardzo ważny dla Olka Kołodzińskiego, który musi wygrać ten mecz, jeżeli chce myśleć o wyjściu z grupy, a dla Stefana, no cóż, każdy mecz będzie meczem, w którym ma się dobrze po prostu pokazać, on zamykał stawkę awansujących do fazy grupowej, więc nie ma nic do stracenia, ciężko walczy się z takimi zawodnikami, myślę, że Stefanowi pójdzie lepiej niż w poprzednim meczu. Dobra, czekamy na Stefana, Olek już jest, także Stefan, wskakuj do nas. Wskakuj. Olek miał w eliminacjach średnią 10,86, przekroczone 11 sekund, natomiast Stefan 12,74, to jest około 2 sekund różnicy, więc zdecydowanym faworytem będzie tutaj Olek, no ale różne rzeczy już widzieliśmy. Na razie chyba jeden mecz się tylko zdarzył, że faworyt nie wygrał spotkania, więc zobaczymy, czy tym razem może się to powtórzyć, chociaż różnica jest jeszcze większa niż w tamtym meczu, o którym mówię, była 2 dni temu. Dobra, są już obaj zawodnicy, a zatem zapraszam uczestników, Stefan i Olek, witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Olek, tobie wysyłać skramble na Discordzie, tak? Z tego, co opisałeś? No tak, poprosiłbym, bo miałem problem ze czytaniem tutaj. No. Dobra, sekundkę. Okej, już mam włączony do ciebie kontakt. Tutaj ustawione, a zatem zaczynamy ten pojedynek. Powodzenia dla Was obu. Ampli jest już tu i również na Discordzie. Proszę bardzo. Dwa zielone. Za chwilę zobaczymy wszyscy razem. Jest poprawnie, Stefan? Olek również. A zatem zaczynamy. Preinspekcja pierwszego ułożenia i zobaczmy, jak zawodnicy otworzą to spotkanie.
przypominam, to jest mecz grupy B, wicelider oraz czwarte miejsce grupy. Tak jak już mówiłem, Olek musi wygrać to spotkanie, żaden inny wynik tutaj nie jest dla niego możliwy, no a Stefan będzie próbował urwać, jak nie punkt, może kto wie, całego seta, zobaczymy. No, na razie póki co Olek zaczyna całkiem fajnie. Ok, ale tu prosimy o pokazanie timera. Olek, 13,90, tak, sekundę, wyżej Olek, wyżej. Ależ tutaj słabiutko nam tutaj internet ciągnie. 13,99 i 15,25 u Stefana. Zaczyna się dość niepewnie ten mecz, ale jeden punkt dla Olka. Już sprawdzamy. Jest poprawnie, Stefan? I również poprawnie, Olek. A zatem rozpoczynamy tę inspekcję. Tutaj odpowiadając czatowiczom, jak będzie coś fajnego na Scrum, postaram się wrzucić, ale w momencie, kiedy dwóm zawodnikom już wysyłam Scramble w dwóch różnych źródłach, to jeszcze wrzucać wam tutaj, mogę się zaklikać. No ale zobaczmy, to drugie ułożenie. Zaczęło się nieciekawie dla obu zawodników. Bez plus dwójki, 13,81 Stefana i chyba jakieś błędy u Olka. Co tam się dzieje? To mamy ciekawą sytuację. Odzyskuje punkt. Punkt odzyskuje Stefan. Lecimy z kolejnym skramblem. I teraz tak, Stefan. Stefan ma wymieszane poprawnie. Czekamy na Olka. Jest ok, powodzenia. Możecie zaczynać ułożenie trzecie tego setu. No, pierwszy punkcik udało się Stefanowi urwać. Całkiem fajna próba, 13,81, ale to jeszcze nie jest ten, który Stefan zaprezentował w eliminacjach. Miał tam średnią 12,70, także Stefan, dajesz czadu, czekamy na 11, 12 w twoim wykonaniu. Dużo ruchów, bardzo taki nieergonomiczny ten F2L u Stefana. Kilka trzy ruchowców przegapił. No ale jaki czas? 13,65 i w odpowiedzi Olek. Olek, musisz wyżej. Zasłania twoje nazwisko. 11,95. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnej próby. A na razie póki co, jak widzicie, 2-1 w tym spotkaniu, w tym secie pierwszym. I Stefan, proszę bardzo. I również, również Olek. Jest poprawnie, możecie zaczynać. A co do konkursu, Michał, z tego co wiem, trafiła tylko jedna osoba w wyniki, przynajmniej jak przejrzałem komentarze, zostało tylko jedno trafienie. Michał, coś pisałeś, że ty też trafiłeś, więc tak możesz to, rzuć mi screena, może przegapiłem gdzieś komentarz. A tymczasem Olek. 14,25. 13,59.
i 13:59, a zatem mamy 2-2 w tym secie. O, już emocje na samym początku i nie wiadomo, kto tutaj wygra za chwilę. Lecimy z ostatnim skramblem. No, ten set za chwilę się skończy, mamy długi set i wszystko wskazuje na to, że zapowiada nam się długi mecz. Może 4-setowy, zobaczymy. Jest poprawnie, a zatem lecimy. A dla tych, którzy dopiero do nas dołączają, trwa 4. dzień fazy grupowej Mistrzostw Polski Juniorów. To jest trzeci mecz dzisiejszego wieczoru. Olek Kołodziński, Stefan Zajder, to jest grupa B. No i póki co zaskakująco. Stefan w 2 punkty już urwał. 13:50. Ale jednak nie. Jednak tutaj 10:52. Bardzo dobra próba Olka Kołodzińskiego. A zatem 1-0. Pierwszy set po stronie naszego lidera i faworyta tego pojedynku. I lecimy z kolejną próbą. I kolejnym setem zarazem. 1 i 2. Skramble są już u was. I możemy mieszać się. Jest poprawnie. Powodzenia. Jest poprawnie, Olku. Możemy zaczynać. No, ciekaw jestem, ile jeszcze takich punktów się zdarzy, pan postraszy Olka. Ja widziałem już ułożenia Stefana na poziomie gdzieś tam 10-11 sekund, wiem, że stać go na to. No, tam wiadomo, zawsze gdzieś tam się trzyma kciuki do tego słabszego. Mogłaby być tutaj niespodzianka. Nieprzyjemny OLL i F-ka u Stefana. I ten set zaczynamy. 14:04 i 12:83. 1-0 póki co dla Olka. I kolejny skrampl już leci do was. 1, 2. 2 sekundy, no nawet nie 2, powiedzmy, że 1:20 mniej więcej różnicy. Pierwszej próbie. Jest poprawnie, powodzenia. U Stefana, Stefan to jest taki zawodnik z aspiracjami, żeby dołączać, już powoli dołączać do grona tych najlepszych zawodników w Polsce. Jeszcze trochę brakuje, to jest średnia w okolicach, mówię, strzela między 11, 13, te piątki. No i przede wszystkim potrzebuje FQL-a lepszego. To jest ten etap, w którym najwięcej widzę jest tutaj do zrobienia. No i niestety błąd w PLL-u. Szkoda tego ułożenia, bo tutaj nie sądzę, żeby Olek wypuścił Stefana po tym błędzie. I mamy 17:40 i 12:35. Okay, 2-0 w tym secie. I kolejny skramp leci do was. 1, 2. Dobra, i jest poprawnie, dziękuję, możecie zaczynać. Zaczynamy tę kwestię. I w tej próbie zobaczmy, co się wydarzyło.
12-20 i w odpowiedzi 16-11. No ten set gładziutko wygrany przez lidera, przez faworyta. No na razie jakby Stefan trochę opadł z sił, ale to nie koniec. Jeszcze jeden set, jest szansa tutaj dobrze poukładać. No a my mamy 2-0. No i wszystko wskazuje na to, przynajmniej na razie taka tendencja jest, że ten mecz będzie 3-setowy, ale kto wie, może tutaj jeszcze powalczy Stefan. Proszę bardzo, wysyłam skrambla. Okej, okay, dziękuję bardzo. I poprawnie, obaj macie dobrze wymieszane. Zaczynamy. To jest rozpoczęcie trzeciego setu. Wyglądało, jakby skończyli identycznie, no jednak różny start był. Stefan 13-75 i Olek 12-61, jest 1-0 w trzecim secie i kolejny skramp leci do was. I tu, proszę bardzo. No tutaj na razie bez emocji większych. Ten pierwszy set był zaskakująco wyrównany. No także, no ale pozostałe na razie na korzyść naszego lidera. Jest prawidłowo wymieszane, zatem powodzenia. Kolejna próba. Teraz myślę, że Stefan zrobi coś dobrego, coś lepszego względnie niż w wcześniejszych ułożeniach. Dobry pierwszy slot, w miarę dobry następny. Tak jest, dobra, fajna orientacja i dwie, dobrze. 11-29 i w tym samym czasie 11-93, a zatem Stefan urywa punkt. W tym momencie jest 1-1, a zatem można tutaj Stefan powalczyć. I lecimy z kolejnym skramblem. No, ciekawe, fajnie podeszło. Przede wszystkim aktuel. Łatwy OLL pod rękę permutacji. Także no, trochę szczęścia też było w tym ułożeniu. Natomiast udało się wygrać. Poprawnie wymieszany Stefan. Obaj macie poprawnie, zatem powodzenia. Zaczynamy preinspekcję. I cóż mamy w tym ułożeniu? 12-67. 12-67, a u Olka 12-10. No jest równo, jest walka w tym secie dużo ciekawsza niż w tym poprzednim, także Stefan do końca walczymy, a ja wam wysyłam już następny algorytm. Jest prawidłowo u was obu? No, gdyby Stefan, powiem tak, jeżeli Stefan teraz przegra, no to mamy koniec meczu, jeżeli wygra, gramy dalej i walczymy o remis. Oczywiście rozpoczynamy preinspekcję, panowie,
Tutaj widzę, że Stefan się nie wycisza, słyszy moje komentarze. No dobra, zobaczmy, co teraz nam pokaże. No dużo zależy od krosa. No ładnie. Olek, jaki mamy czas u Olka? 12.33. I obawiam się, że błędy w ostatniej warstwie sprawią, że tutaj chyba nie będzie walki. 17.59. 17.59. No tutaj poniosło trochę Stefana. Zabrakło dziwnych drzwi. I ten pojedynek, moi mili, kończy się w tym momencie wynikiem 3-0 dla naszego lidera, ale aż 3 punkciki udało się urwać Stefanowi Zajderowi. Także myślę, że też brawa się należą. Fajny singiel, 11-29. Natomiast no, cały mecz kończy się i Olek zdobywa bardzo ważne dla siebie 3 punkty, co daje mu jeszcze jak najbardziej szansę do wyjścia z grupy i energię do walki w kolejnym meczu. Panowie, dziękuję za dzisiejszy pojedynek, za walkę w tym meczu i widzimy się w następnych. Do zobaczenia, trzymajcie się. Do widzenia. Do widzenia. No dobra. W takim razie zobaczmy sobie teraz wspólnie, jak prezentuje się sytuacja w naszej generalce. Ciach. Czy coś tutaj nam się zmienia poważniejszego? Znowu posortujemy sobie po wynikach i zobaczmy Olek. Olek Kołodziński, zaskakująca dopiero 24. pozycja. No, w tych meczach nie wypadał najlepiej w stosunku do tego, co zaprezentował w eliminacjach, także no, będzie mu bardzo ciężko. Widać, że gdzieś tam ten poziom na razie ułożeń, który prezentuje, odstaje dość mocno od czołówki, także bardzo trudne mecze przed nim. Będzie musiał wygrać z dużo lepszym przeciwnikiem od siebie. Zobaczymy. Natomiast Stefan Zajder w tym momencie zamyka stawkę, tak jak zamykał wcześniej. Nic nie traci, ja tak powiedziałem, jest jednym z najmłodszych, myślę, uczestników. No przepraszam, muszę kichnąć. Nie wzruszyłem się, tylko muszę kichnąć, nie mogę mówić. O, jest, dobra, poszła. Ma 10.02, fajny singielek i średnia 13.97. No tutaj kilka tych wpadek, jakieś 17, 16, ale to jest bardzo młody zawodnik, fajny potencjał, myślę, że dużo, dużo jeszcze przed Stefanem. Na razie dwie porażki, wydaje się, że tutaj jest również za burtą już walki, no ale tak jak mówię, no bardzo ciekawa sytuacja, może nie ciekawa dla Olka, ciekawa dla nas, jak sobie poradzi w ostatnim pojedynku swojej grupy, a zmierzy się, słuchajcie, Olek z Fryderykiem Janiakiem w ostatni dzień, tak, z Fryderykiem Janiakiem, także trudny przeciwnik, bardzo trudny, no i jeżeli Fryderyk wygra, może okazać się, że wyjdzie z grupy. Dobra, wracamy do rywalizacji dzisiejszego dnia. Następny mecz przed nami, a będzie to... A oczywiście nie, tutaj jest zmiana meczy, przepraszam, tutaj sobie przejdziemy na życzenie zawodników. Zamieniliśmy kolejność spotkań, żeby mogli wszyscy wystartować. Teraz będzie mecz Wiktor Zegadło, Bartłomiej Krokos, tak też macie w terminarzu, natomiast u mnie tutaj już nie przebudowywaliśmy całego arkusza, dlatego ten pojedynek dalej jest na końcu tak, jak był. Dobra, zmieniamy w takim razie nasze banerki. Raz i dwa. A przed nami bardzo, bardzo ważny, ekscytujący, mam nadzieję, pojedynek liderów grupy F. No tutaj będzie się działo, proszę Państwa. W grupie F Wiktor prowadzi 9,36, średnia była w eliminacjach, Bartek Krokos drugi, ale świetnie się prezentuje, bardzo dobre ułożenia w poprzednich meczach. No liczymy tutaj na to, że dzielnie będzie stawiał opór Wiktorowi i myślę, że nie będzie to pojedynek jednostronny. Takie jest moje przypuszczenie, a co się wydarzy, zobaczymy za chwilę. Zapraszam zawodników, Bartek i Wiktor, siemanko. Siema, witam. No dobrze, panowie, jesteście jednym dzisiaj z ciekawszych pojedynków, także liczymy na fajne emocje z waszej strony i wysyłam pierwszego skrambla, proszę bardzo. Powodzenia, Bartek. Dzięki, wzajemnie. A pozdrawiam zawodników, ja strasznie lubię, kiedy no, zawodnicy tutaj podchodzą w ten sposób, szanują się nawzajem, dobrze sobie życzą, no to jest naprawdę klasa wtedy. Jest ok? Powodzenia. I możecie zaczynać przeinspekcję. A
my, słuchajcie, trzymajmy się krzeseł, bo myślę, że polecą sam dziesiątki, może niekoniecznie od razu, ale ten pojedynek będzie, będzie na pewno mocny. I tak się dzieje. 7,84, ależ otwarcie Wiktora. Siódmeczka kolejna w tej fazie. I co mamy? 12,06 w odpowiedzi, także na razie pewne prowadzenie, mocne uderzenie Wiktora. I kolejny skrampl jest już u Was. Jest poprawnie? Powodzenia. I zaczynamy preinspekcję. No dobrze. Tutaj dzieje się bardzo mocno. Widzę, że Wiktor będzie atakował jedną z mocnych pozycji naszej klasyfikacji generalnej, ale przede wszystkim no, on chce wyjść z grupy z pierwszego miejsca. To jest jego cel. A wygrana z Bartkiem, czyli drugim zawodnikiem tej grupy, no w zasadzie gwarantowałaby już tę pozycję. 11,72. A, plus dwójka. 11,72 i 14,71. No słuchajcie, dwukrotnie słabszy czas w tym momencie. Rozstrzał Wiktora niesamowity i jest po jeden. A zatem lecimy dalej. Cześć Tadzik, pozdrawiam Tadzika. Już jest poprawnie wymieszane. Zaczynamy tę inspekcję oczywiście, Wiktor również. No i zobaczmy, kto teraz, czy znowu Straszonko? No teraz dwa pierwsze ułożenie Bartka nie były może najlepsze, ale równe póki co. Natomiast Wiktor strzela jak armata ze wszystkie strony i z Rolling Popem, tam mieliśmy rola przed chwilą, widzieliśmy. Oj, był. I to może zaważyć. 2, a zatem stracona sabdyszka przez to. 9,72. No, była szansa tutaj, myślę, na pewno Bartka, żeby to ułożenie wygrać. Jest kontakt zawodników, a zatem czekamy na kolejną próbę. Skrampl już jest u Was, proszę bardzo. Jest ok, obaj poprawnie. Zaczynamy preinspekcję. No, fajny LL u Bartka. Chyba będzie sabdyszka. 10,02, blisko, ależ zawodnicy teraz 10,02 i 9,70. No mimo tego, że jednak tego seta wygrywa Wiktor, jest 3-1, no to myślę, że możemy uznać ten mecz za całkiem wyrównany póki co. 1-0 i lecimy z kolejnym skramblem, jest już u Was. Jest poprawnie, dziękuję bardzo. W pierwszym secie 3-1, mamy 1-0 dla Wiktora i preinspekcja kolejnej próby. No i teraz chyba jest ta sabdyczka. 8,89, ależ upięcie. I rolling pop u Wiktora, mamy DNF-a, ależ sytuacja nam się robi. Ciekaw jestem, jak tutaj sobie z tym poradzi psychologicznie Wiktor. Lecimy z następną próbą. To jest u Was.
A wy piszcie, kochani, na czacie, za kim jesteście, kto według was zwycięży ten pojedynek? Jest poprawnie, powodzenia. Dobra. Ja się pomyliłem się. No widzieliśmy. 10:27, 8:52, chyba mieliśmy dwa PLL-e u Bartka, niestety. Nie, tam w środku E mi doszedłem do wyboru, okay. Nie wiedziałem, co stało. Szkoda. No i jest po jeden w tym momencie i lecimy dalej. Kolejny skramp jest już u was. Jest poprawnie. Na razie zbędnie bezbłędnie mieszają. I tak jak się spodziewaliśmy, jeden z ciekawszych pojedynków póki co jest 1-0 dla Wiktora, ale ten set również zaczął się remisem. No pytanie, jak Wiktor poradzi sobie tutaj psychologicznie z tym DNF-em? Na razie pierwsze ułożenie po DNF-ie. Bardzo przyzwoite. Widać? 10:28 i 9:22. Nie. Bardzo równo. 2-1 dla Wiktora w tym momencie. I lecimy z kolejną próbą. Proszę bardzo. 2-1. No, czyżby miało się skończyć znowu 3-1? Ale tutaj Bartek naprawdę równiutko, fajne ułożenia. Jest poprawnie. Zaczynamy perspekcję. No jeżeli teraz Bartek wygra, będziemy mieli dogrywkę w tym secie, no jeżeli nie, jeżeli Wiktor, no to kończymy, jest 2-0 i przechodzimy do trzeciego seta. Jest niezłe ułożenie. 9:17. 9:15. 200. Ależ. Uj. 200. Wygrywa Wiktor, a zatem mamy 2-0. Ale ten pojedynek naprawdę jest ciekawy. Jest pełen zwrotów akcji. No, zobaczymy, co będzie w kolejnym secie. Myślę, że Bartek w żadnym stopniu nie zamierza się tutaj poddać. Jest kontakt między tymi zawodnikami, więc warto walczyć do końca. I lecimy do trzeciego setu. Jest poprawnie, dziękuję. Na razie bezbłędnie, szybciutko zawodnicy mieszają. Okej. Nieprzyjemny element jest tytułu Bartka, to będzie jakaś dziesiątka wysoka, może nawet gorzej. A nie, 9:93, jest ok, ale coś czuję, że odpuści Wiktor. 8:89, a zatem jest 1-0, obaj zaczęli z sub 10 tego trzeciego seta. Także no, stoi ten mecz na bardzo wysokim poziomie. I lecimy z tym scramblem. No ja obstawiałem, że w tym meczu 3-0 nie będzie. Czyżbym miał się przeliczyć? Zobaczymy. Jest poprawnie? I chyba tym razem również. Ła, 6:77, proszę Państwa. I to jest rekord fazy grupowej. 6:77 i 10:45 tutaj w cieniu tego ułożenia Tadyszka.
Bartka, a Wiktor wyjdzie na prowadzenie. Wow, co za ułożenie w tym momencie. Jeszcze się na jodce zaciąłem. No to mógł być rekord w ogóle całego turnieju, ale tak czy inaczej, najlepsza próba w tym momencie postraszył Wiktor, myślę, nie tylko Bartka, ale wszystkich zawodników, którzy oglądają ten mecz i czekają na swoje pojedynki i mogą spotkać Wiktora w dalszej swojej fazie. Wiktor może się spotkać z Jerzym Chmielem albo z Szymonem Musiałem w kolejnej fazie, więc zobaczymy. Jest poprawnie? No, bardzo ten pojedynek ciekawy będzie. Zaczynamy preinspekcję. Myślę, że mogło przygnieć ta szóstka troszeczkę Bartka, ale zobaczmy, no do końca walczmy, a niestety nie ma miejsca na takie błędy. I 8.33 i 11.31, a zatem proszę Państwa, pojedynek dobiega końca. No w ostatnim secie, tu trzeba przyznać, Wiktor znokautował Bartka 8-6-8. Nie starczyło tutaj Bartkowi sił, żeby w tych dwóch ostatnich ułożeniach pozbierać się po tych próbach Wiktora, co nie zmienia faktu, że obaj zaprezentowali się bardzo dobrze na swoim poziomie, także uważam, że ten pojedynek mimo jednostronnego wyniku był pojedynkiem ciekawym, wartym zobaczenia i serdecznie gratulujemy obu zawodnikom. Bartek walczy dalej, a Wiktor jest już w zasadzie w kolejnej fazie turnieju. Panowie, dzięki za dzisiaj. Widzimy się w następnych pojedynkach. Do zobaczenia. Dzięki i gratulacje za wygranie meczu. Dzięki. No dobrze. Pojedynek się kończy. Zobaczmy, jak wygląda generalka w tym momencie, bo no tutaj Wiktor łupnął niesamowite ułożenie. Sprawdźmy, proszę. Zdejmiemy tylko jeszcze banerek, żeby nam Bartek nie zasłaniał. No i tutaj, co się wydarzyło? Zobaczmy po singlu przede wszystkim. Tak jest, Wiktor wchodzi na pierwsze miejsce. 6.77, to jest najlepszy czas turnieju. Mamy już dwie szóstki, mamy już, matko, ile ich tu jest? 10 czy 9? Chyba 9. 9 siódemek, rewelacyjny poziom tych zawodów. A jak wygląda średnia Wiktora? Ten pojedynek dużo lepszy, ale zobaczcie, Wiktor, średnia 9.63. No i widać, że na pewno nie czekają go łatwe pojedynki w kolejnej fazie. No częściej potykał się tutaj, zdarzały mu się potknięcia niż choćby naszej czołówce tutaj. No ale ten singiel pokazuje, że możliwości ma niesamowite. I Wiktor w tym momencie 9 punktów, wygrywa wszystkie swoje mecze, proszę Państwa. A zatem na pewno Wiktor kończy pojedynek fazy grupowej na pierwszym miejscu i pytanie, na kogo trafi w dalszej części, a może trafić na zwycięzcę, że może trafić na zawodnika, który będzie miał drugie miejsce w grupie E, a w grupie E znajdują się tacy zawodnicy jak Jerzy Chmiel i Szymon Musiał i w zasadzie tylko oni się tam liczą, także na ten moment na jednego z nich trafi właśnie Wiktor. Bardzo ciekawy pojedynek 1/16 finału nam się szykuje, a tymczasem przechodzimy dalej, chociaż zobaczmy jeszcze, bo to tak pominąłem troszeczkę Bartka, natomiast no przyćmił na pewno tym ułożeniem swoim Wiktor. 11 miejsce Bartłomieja Krokosa, 10.38, taka średnia, równo 2 sekundy do lidera, jak teraz tak patrzę, i 8.68 singiel, też nie najgorszy, no myślę, że jak najbardziej stać tutaj Bartka na awans, ale musimy poczekać jeszcze do kolejnych meczów. No dobrze, przechodzimy do kolejnego meczu, a będą walczyli teraz ze sobą Michał Woźniak i Karol Przewięźlikowski, czyli muszę wrócić teraz wyżej kilka meczy. Jest. No i to też jest ciekawy mecz, dlatego że znowu walczy lider grupy z czwartym zawodnikiem, natomiast no, Karol Przewięźlikowski wielokrotnie udowadniał na turniejach już, że no, zdecydowanie wyżej uważam powinien się pojawić niż w czwartym koszyku, po prostu ten występ był nieco słabszy w drugiej rundzie, więc na pewno nie będzie to prosty pojedynek dla Michała, a dla Karola jest niezmiernie ważny. Karol jest też ostatnim zawodnikiem, który jeszcze meczu nie ma żadnego, więc debiutuje dzisiaj w pojedynkach fazy grupowej. I tyle, dość zapowiedzi. Przygotujmy tutaj ładnie, zobaczmy jak wyglądają nasi zawodnicy, wiadomo, tak? Dobrze, i jest, proszę bardzo, są już, jest Michał, jest Karol, zmieniamy baner punktowy, proszę bardzo, i możemy zapraszać naszych
zawodników. A zatem do walki stają Karol Przewieźnikowski i Michał Woźniak. Witajcie. Siema. Cześć. Dzień dobry, panowie. Karol, mimo że trenujemy razem, to oficjalnie powtórzę jeszcze. Skramble wysyłam na czacie prywatnym, mieszamy kostki razem, startujecie dopiero w sytuacji, jak obaj będziecie mieli wymieszane poprawnie. A Michał, z tego co mówisz, to wytypowałeś poprawnie wyniki wczorajsze? No, tak mi się wydaje. No dobra, więc będzie już jest was dwóch, jest Milan, jesteś ty, więc po meczach zrobimy losowanie. No ciekaw jestem, szczerze mówiąc, z tak dobrymi zawodnikami fajnie się trenuje, miło by się z tobą było zobaczyć. Dobra, lecimy w takim razie z pierwszymi skramblami i powodzenia, niech wygra lepszy, niech to będą dobre ułożenia dla was. Powodzenia. Poprawnie wymieszane u Michała i również u Karola. A zatem zaczynamy preinspekcję pierwszej próby. No, Karol jest tutaj statystycznie na pewno słabszym zawodnikiem, ale ma fajny styl układania. Jeżeli będzie Luka Head w tym układaniu, no to myślę, że możemy być spokojni o jego ciekawe próby. Zobaczcie, bardzo spokojnie, a tutaj już jest w OLL-u. Także nie będzie to zła próba, ale na pewno musimy to upłynnić i w następnym ułożeniu większy Luka Head musi być. 12,71 w pierwszej próbie i odpowiedź Michała to 11,79. No, także na razie zaczyna się dość spokojnie ten set w wykonaniu obu zawodników. Drugie podejście. Jest wymieszane prawidłowo, powodzenia. Zaczynamy. Zaczęli bardzo podobnie, przez moment myślałem, że mi się internet zawiesił, tak w bezruchu zastygli. No i zobaczmy, można powiedzieć, że kto pierwszy ułoży, ten wygra ten punkt. I czyżby to miał być Karol? Nie, chyba nie. Chyba będzie niewielka różnica, ale nie, jednak 10-18. Karol, piękne ułożenie. Michał, 10-48 to było, przepraszam. Zrysowałem już 10-40. Bo... 10-40, okej. Okay. To jest 1-1 w takim razie w tym secie i kolejny skramp leci do was. Bardzo ciekawe ułożenie, bardzo dobre w wykonaniu obu zawodników. Dobra, jest poprawnie, powodzenia. Tutaj odpowiadając czatowiczom, tak, na koniec zrobimy podsumowanie grup, chociaż... No dobra, bo przygotowanie tego na pewno chwilkę mi zajmie, więc nie wiem, czy zdążymy na streamie, czy dopiero wyślę po prostu na Discorda wszystko. I na pewno na początku streama, tak? Na początku robię sobie podsumowanie i wtedy mamy sumarycznie wszystko. No i w tym ułożeniu lepiej wygląda zdecydowanie Michał. Zobaczymy, co się wydarzy. 9,86 i 13,94. Teraz nieudana próba... Udana próba Karola, ale to nie koniec tego seta. Idziemy do kolejnej próby. Jest prawidłowo u Michała. Karol do poprawki. No, na ten moment jest 2-1 w drugim ułożeniu. Fajnie popisał się dobrym ułożeniem Karol Przywięźlikowski, no ale potem już tak dobrze nie było, więc no, żeby tutaj urywać punkty Michałowi, będą potrzebne spokojne, płynne ułożenia. Myślę, że tutaj jakaś strategia u Karola przyjęta jest. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Teraz widzę, że jest wymieszane już poprawnie u Karola, zatem powodzenia. Zaczynamy.
No, z problemami. Końcówka Michała. I 9,57. Robiłem miotkę z tej strony. Aj, no niestety. 15,46. No niestety tutaj słabsze ułożenie. I pierwszy set kończy się na korzyść faworyta. Jest 1-0 dla Michała Woźniaka. A my spokojnie przechodzimy do drugiego setu. Wysyłam zawodnikom kolejnego skrambla. No. Jest poprawnie, dziękuję bardzo. Dobra próba. Dobre ułożenie, to będzie ósemka jakaś? Nie, 9,34. 9,44. Ależ 10 setnych. Ale blisko. 10 setnych na otwarcie tego seta. 9,34 Michała Woźniaka i 9,44 Karola Przewieźnikowskiego. No bardzo dobre otwarcie obu tych zawodników, ale jednak no tutaj matematyka bezlitosna. Punkt oczywiście leci na konto Michała Woźniaka i lecimy dalej. Kolejna próba już u was. No ciekaw jestem, ile, jak to się mówi, mana zużył teraz Karol w tym ułożeniu, aby starczyło jeszcze na kolejne dobre próby, ale takie układanie jak najbardziej daje możliwość urywania punktów Michałowi Woźniakowi. Jest poprawnie, dziękuję. Zaczynamy. I Michał Woźniak teraz nieudany, 14,29, a zatem jest po jeden w setach. Kolejny punkcik dla Karola. Ale też niezła próba Karola teraz. Ta jedenastka, sub dwunastka była naprawdę przyzwoita. I kolejne ułożenie do was. Bo mieliśmy dzisiaj też w poprzednich meczach, jak pamiętacie, wygrany punkt przez DNF-a. Zawodnik miał ewidentnie lepszy czas, a tam problem timera się pojawił. Jest prawidłowo wymieszane, zatem przechodzimy do trzeciej próby setu drugiego. No niestety tutaj nieudane chyba będzie ułożenie u mich u... A, 7,86. No, jakby podrażniony tym przed chwilą nieudanym ułożeniem. No, a Karol tutaj 17,50. Rozstrzał zawodnicy mają straszny. Jest 2-1 dla Michała Woźniaka. Karol wraca i do nas z dobrym układaniem, a tymczasem wysyłam kolejnego skrambla. Dziękujemy za życzenie powodzenia, za kibicowanie wszystkim czatowiczom, którzy tutaj się zgłaszają do nas. Fajnie, że jesteście. I powodzenia, dobrze wymieszane wszystko. Oj, Karola nam wyrzuciło. Poczekaj, Michał. Sekundkę, Michał. Jasne. Coś tu tam Karolowi zerwało połączenie. O, już jest z powrotem, dobra. Bałem się, że... Jest OK, w takim razie... Możemy zaczynać, ja tylko przestawię was miejscami, chwileczkę. O, jest dobrze, a zatem powodzenia, kolejna próba. No i teraz Karol kolejnego ułożenia potrzebuje.
Jest niezły krok. I teraz, raz, dwa, trzy. Dobre FUL. Fajny OLL. I teraz teczka. Trochę szkoda. 11,42. I 9,47. 47, a zatem 3 do 1 kończy się ten set i mamy ponownie wynik na korzyść Michała Woźniaka, zatem jest 2 do 0, ale po jednym punkcie w każdym secie póki co Karol Przemyślikowski urywa. Zobaczymy, jak będzie wyglądał set trzeci. Może tych punktów urwie więcej. I kolejny skramp leci do Was. Jest wymieszane poprawnie, zatem zaczynamy tę sekcję do kolejnej próby. Karol, 10,75, fajne otwarcie. 75 i 10,24, no zabrakło jednak na Michała. Trzeba tu, Karol musi układać właśnie w ten sposób, liczyć na potknięcia Michała. To jest chyba jedyny sposób, w jakim ten zawodnik może tutaj urywać punkty. Pamiętajmy o tym, że to jest pojedynek zawodnika czwartego w grupie z liderem grupy, więc no i tak wygląda to. Naprawdę nieźle w wykonaniu Karola. Zdarzały się już pojedynki 9 do 0 w małych punktach. Tutaj dwa punkty już są urwane. A zatem teraz jest ok, możecie lecieć dalej. Dobra próba i teraz jest chyba sabdyszka, chyba będzie sabdyszka, nie, 10,48, ale naprawdę dobry set w wykonaniu Karola. Zobaczmy, co teraz zrobił. 11,40, a zatem jest w kolejce urwany przez Karola. No naprawdę dobrze się tutaj Karol prezentuje. Ten set najlepszym póki co dla niego, dwie dziesiątki. I lecimy z trzecią próbą. A zatem poprawnie możecie wyczytać. Oczywiście rozum podpowiada, że no innego wyniku chyba nie może być, a sercem jestem za Karolem, to jest mój uczeń, to jest, z nim trenuję już dłuższy czas. Patrzę, jak sobie radzi teraz pięknie w tym secie. Dziewiątki to jest taki dobry dla niego poziom. No, oby trzymać właśnie takie układanie. Teraz chyba troszeczkę będzie słabiej, jakbym. No niestety, 13,09. I w tym samym czasie 9,29, to ten Michał teraz bardzo dobra próba, jest 2 do 1 i kolejne ułożenie. W takich pojedynkach, drodzy oglądający, drodzy słuchacze, no strategia może być tylko jedna, zawodnik słabszy musi robić swoje, musi trzymać swój solidny, równy poziom i liczyć na potknięcia przeciwnika. Nie ma co, jest poprawnie wymieszane. Nie ma co się nastawiać na szybsze układanie niż lepszy zawodnik. To jest praktycznie niewykonalne. Powodzenia. Siemanko Pietras, pozdrawiamy serdecznie sławno. Chciałem powiedzieć z Trójmiasta, no ale w Gdańsku to jestem tylko ja teraz, zawodnicy rozrzuceni po całej Polsce. Jest też Maciek. Pozdrawiam wszystkich czatowiczów. A tymczasem kolejne ułożenie. Jeżeli to ułożenie wygra Michał, to jest koniec meczu. I chyba tak się stanie. Zobaczmy, 12,33 i 11,40. Było do wygrania to,
ale no niestety zabrakło tutaj troszeczkę zimnej krwi. I w każdym secie, proszę Państwa, urwane po jednym punkcie naszemu liderowi, Karol dzielnie stawiał opór. Na pewno była tutaj rywalizacja w tym momencie. Wynik końcowy 3-0, bardzo cenne punkty dla Michała Woźniaka, który zbliża się wielkimi krokami do awansu, do fazy pucharowej. A cóż, Karol, dwa mecze przed tobą jeszcze, wszystko można zrobić, to był najtrudniejszy przeciwnik, któremu udało ci się urwać 3 punkciki, także myślę, że pozostali rywale z grupy będą patrzeć na twoje poczynania bardzo uważnie, a Michał, tobie gratuluję i najprawdopodobniej widzimy się w kolejnej fazie niebawem, także do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć, dzięki, do zobaczenia. Gratuluję wygranej. Dzięki, nawzajem. No dobra. Ten pojedynek dobiega końca. Zobaczmy, jak uplasuje się Michał Woźniak w klasyfikacji generalnej w tym momencie. No na pewno nie ma aż takiego błysku jak liderzy pozostałych grup. Znaczy, nie wszystkich, tak? No bo tutaj w różnych grupach różnie się układa póki co. Natomiast, no, sprawdźmy. Generalka i wspólnie możemy sobie to obejrzeć. Pośredniej, Michał Woźniak, 10.37, tutaj się uplasował, zawodnik pierwszy z grupy A, tutaj macie po lewej stronie miejsca, no i tutaj fajnie się układa, od razu widać, jak oscylują miejsca, tak, ci fioletowi najczęściej są bardzo wysoko. Michał Woźniak, 7.86, singiel przed fazą, przed turniejem, powiedziałbym, że to będzie jeden z najlepszych ułożeń w ogóle całej fazy, ale póki co jest to ułożenie 10. Kozacki poziom zaprezentowali zawodnicy innych pojedynków, naprawdę świetnie to się prezentuje i tutaj te 4D Rafała Sądka wygląda jak pomyłka, ale nie, wczoraj Rafał w tym pojedynku swoim honorowym naprawdę zaprezentował się niesamowicie, atakując na 7.19. No dobrze, a jeżeli chodzi o Karola Przewięźlikowskiego, zobaczmy, jaka średnia u Karola na początek, 12.43. Nie jest to zły wynik, aczkolwiek jest to poniżej możliwości Karola póki co. Trzeba tutaj oczywiście zwrócić uwagę na 9, to jest dobry czas Karola, także Karol, na razie miejsce 22 w średniej, żeby awansować do kolejnej fazy, będziesz musiał pokonać dwóch braci Ostasów, którzy dzisiaj wieczorem się ze sobą zmierzą, 2-1, zobaczymy, kto wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku, ale no jeszcze trochę pracy przed tobą. Dobrze, moi drodzy, czekamy na kolejny pojedynek, za chwilę zmierzą się ze sobą, to jest bardzo ważny pojedynek, jeszcze zanim tutaj zacznę, dlatego że lider grupy, Kajetan Opach, no wczoraj pokazał się z rewelacyjnej strony, rozniósł swojego rywala, robiąc oczywiście najlepsze ułożenie turnieju, dzisiaj na razie jest to już drugie, tak, bo singiel się zmienił, natomiast jego rywalem będzie Fryderyk Janiak i będzie oczywiście tym słabszym przeciwnikiem, ale Fryderyk, myślę, oglądał pojedynek Olka Kołodzińskiego, widzi poziom, jaki prezentuje Olek i nie odpuści, będzie tutaj walczył o wyjście z drugiego miejsca, a ja wiem, że stać go, widzieliśmy go nie raz u mnie na kanale, robił średnie poniżej 10 sekund gdzieś tam, więc stać go na to i wspomnijcie moje słowa, na pewno będzie dzielnie stawiał opór, jakiś tam punkcik powinien urwać Kajetanowi Opachowi, ale co tutaj się wydarzy i jaki będzie wynik, oczywiście dowiemy się za kilkanaście minut, a tymczasem zmieniamy nasz banerek, raz i miniaturka naturalnie też, są nasi zawodnicy, także przechodzimy już do pojedynku następnego, grupa B, zawodnik numer 1 z zawodnikiem numer 3. Zapraszamy i zaczynamy rywalizację. Siemanko. Cześć. No dobra, panowie. Cześć. Cóż, powodzenia. Bardzo ciekawy dla całej grupy jest ten pojedynek. Mimo tego, że różnica między wami jest spora, to jednak te rozstrzygnięcia no, mogą być bardzo ciekawe. Dobrze, zaczynamy. Powodzenia. No dobra, pierwszy skieram. Jest wymieszane poprawnie, a zatem lecimy. Tutaj muszę przyciszyć Fryderyka, tam słyszę pogłos, ale to nie ma problemu, już jest wyciszony.
I zaczynamy oczywiście preinspekcję. No i czekamy na rekordy. No nie ukrywajmy, że Kajetan tutaj chce zrobić najlepszy czas turnieju. Ja myślę, że piątka jest nawet w jego zasięgu. A co dokładnie, to się za chwilę zobaczy. I zaczyna. Zanim Fryderyk rozpocznie, to Kajtek już jest po swoich ułożeniach. 8.30. Kajtek, prośba, żebyś miał wyżej kamerę, dobrze? Żeby timer był na dolnej krawędzi. Wtedy będziemy wszystko ładnie widzieć. Kajtek, prośba o kamerę wyżej. Okej. Tak, będzie widać. O właśnie. 8.30 i 10.65 w odpowiedzi. Dość duża przewaga, ale naprawdę Fryderyk zaczyna na dobrym swoim poziomie. I lecimy z drugą próbą. Schowaj, Kajtek, kostkę do pudełka. OK, jest prawidłowo wymieszane. I zaczynamy preinspekcję. No ja czekam na sub 10 jakąś Fryderyka. Może jeżeli spotka się to z potknięciem Kajtka, no jest szansa na urwanie punktu. Kajtka, no to był ten moment, w którym była szansa. 10-18, lepsze ułożenie, jeszcze lepsze ułożenie Fryderyka, ale póki co 2 do 0 i ostatni skramp, kolejny skramp tego seta jest już u Was? Jest poprawnie, dziękuję. Zaczynamy. Kajtek, prośba, żebyś prezentował kostkę w kubeczku, tak? W orientacji biały-zielony, ale jednak schowana, żeby była w kubku. Dobra, i zaczynamy preinspekcję. ...7,92, no bardzo mocny zawodnik. Kajtek jest na pewno jednym z faworytów do zwycięstwa w całym turnieju. 11,53 Fryderyka, teraz nieco słabszy i pierwszy set dobiega końca. Na razie bez szans Fryderyk zostawiony, chociaż to nie są ułożenia, które są na takim najlepszym poziomie Fryderyka. Stać go oczywiście na lepsze i myślę, że tutaj zobaczymy jeszcze niejedno fajne ułożenie, ale póki co 1-0 dla Kajetana Opacha. I kolejny skramp leci do Was. Już zaczynają mieszanie. No i zobaczmy, set drugi. No żeby urwać punkt Kajtkowi, muszą być sabdychy. Nie ma innej możliwości. Jest wymieszany Fryderyk do poprawki. Kajtek jest OK. Kajtek czeka. Fryderyk miesza jeszcze raz. Zobaczmy, no na razie, tak jak widzicie, no średnia Fryderyka gdzieś tam w okolicach 10-80, no natomiast Kajtek zdecydowanie poniżej 9 sekund, no więc ta różnica jest na razie gigantyczna. No nie spodziewaliśmy się oczywiście jakiejś wyrównanej wielce walki, ale tutaj psychologia odgrywa wielkie znaczenie, to nie jest średnia. Tutaj wystarczy DNF, problem timera, wystarczy plus dwójka i mogą się dziać niesamowite rzeczy. Jest poprawnie teraz, także powodzenia. Zaczynamy preinspekcję. No, zaczęli podobnie. No, Kajtek ma niesamowitego FWL-a w połączeniu z tym TPS-em. To jest maszyna do układania, nie do zatrzymania prawie. Ale jest 7,81. Ależ Fryderyk teraz daje czadu, proszę Państwa, 7,81 na otwarcie, postraszył i Kajtek, przepraszam jeszcze raz, dziewiątka jakaś, ale nie widziałem dokładnie czasu, 9,25, a zatem 1-0 w tym secie dla Fryderyka Janiaka, no i na takie ułożenia oczywiście czekamy wszyscy, pięknie się zaprezentował teraz Fryderyk i lecimy z drugim solwem. Jest prawidłowo Kajtek, Fryderyk również, a zatem zaczynamy kolejną próbę.
No i na prowadzenie wysuwa nam się w tym secie Fryderyk i zobaczymy, czy obroni, czy Kajtek teraz podrażniony tym, co się wydarzyło, zgniecie w kolejnej próbie Fryderyka, czy jednak nie. No, Fryderyk całkiem fajnie, dobry OLL i Jotka, permutacja T. Ojajaj! No nie, no tak się nie da wygrać. 11,89 11,89 i 7,85, tak jest. Spodziewaliśmy się tego, że teraz Kajtek łupnie bardzo mocno, a Fryderyk tutaj po bandzie idzie, jak najszybciej chciał skończyć, no ale trzeba tak układać w tym momencie. Wie, że ma niesamowitego rywala po drugiej stronie ekranu, więc potrzebuje wspaniałych ułożeń. Dobra. Jest wymieszane prawidłowo. Tak, powodzenia, jest dobrze. Kacper, odpowiadam na pytanie, ten ranking nie jest dostępny nigdzie, ale w sumie nic nie szkodzi, udostępnię go dzisiaj w zakładce faza grupowa. Zaczynamy. Odpowiadając na pytanie Jerzego, w zasadzie opóźnienia nie ma, no ten plus minus parę minut, ale tak to idziemy całkiem sprawnie. Kajtek. I mamy, co to jest? 6,61. Proszę Państwa, rewelacyjne ułożenie. Rewelacyjne ułożenie. 6,61. No tutaj. I 11,42. 2 do 1 w tym secie. I teraz, okej, leci do Was kolejny skram. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. A, wrzuciłem go na czat ogólny, przepraszam, jeszcze raz, chociaż wy też sobie wymieszajcie, zobaczycie, co zawodnicy będą mieli. Jest poprawnie, powodzenia. No i przed szansą zamknięcia drugiego seta staje Kajetan, a Fryderyk próbuje się bronić, powodzenia. Co? Kolejna szóstka, 6,23, no niesamowity skill w tym momencie Kajtka Opacha. No, miazga, no nie spodziewam się, żeby Fryderyk był w stanie w ogóle nawiązać tutaj walkę w tym ułożeniu, natomiast no dwie szóstki z rzędu, tego jeszcze nie widzieliśmy, 11,98, niemal dwukrotna przewaga w ułożeniu, coś niesamowitego i drugi set kończy się, proszę Państwa, jest 2-0, i średnia Kajtka. No, jakby tak popatrzeć, zobaczcie na ostatnie 5 ułożeń Kajetana, czyli mamy tak, 6, 6, 7, 9 i 7 wcześniej, 9 odpada, 6 odpada, mielibyśmy no średnią gdzieś na poziomie 7,40. Wow, bardzo dobra średnia, taka turniejowa by była. No, ale tutaj gramy oczywiście na punkty, dlatego kolejny skram leci do Was, zaczynamy set trzeci. Ależ to były dwie szóstki. No to już jest taki poziom naprawdę może jeszcze nie światowy, ale no bardzo mocny, bardzo mocny. Jest ok wymieszane? I zaczynamy preinspekcję. Osiem czternaście, rozpędził nam się, i jeszcze plus dwójka u Fryderyka, niestety 14,31, Fryderyk, nie poddawaj się, do końca walczymy o dobre ułożenia, staćcie na takie próby, a zatem kolejny skrampl, 1-0 w tym secie. Jest poprawnie. I zaczynamy preinspekcję.
No, psychologia gra to olbrzymie znaczenie. Tak widzimy troszeczkę, jakby Fryderyk czuje się przygnieciony tymi ułożeniami Kajtka, trochę podcięło mu to skrzydła, a przecież no cóż, szkodzi, trzeba układać swoje, liczyć na potknięcie przeciwnika. Każdy urwany punkcik przecież może dać cenną sytuację, cenne punkty w całej tabeli grupowej. 7,89 i 8,16. No jakbym tutaj wyczytał teraz, ale no 7,89, 8,14. Z takim czasem Fryderyk traci punkt. No i jaka to jest po prostu historia. Piękne ułożenie w tym secie, no ale 2-0 dla Kajtka, który póki co no bezlitosny jest tutaj i no te swoje ułożenia ma nieprawdopodobne. Lecimy z kolejnym skramblem. Wykrzesał z siebie teraz niesamowitą energię Fryderyk. Czy starczy jej jeszcze trochę na te kolejne ułożenie? No zobaczmy. Jest poprawnie wymieszane. I lecimy dalej. No dajesz, Fryderyk. Niska dziewiątka, ósemeczka. Może nawet lepiej. Jest szansa, jeżeli Kajtek troszkę się zawaha. Można go pokonać. Fajny F2L-ik u Fryderyka. Ale niestety ostatni slot nieudany. I to mocno. 7,76 i to jest, proszę Państwa, chyba już po meczu. 13,40. No nie udało się. Nie udało się w kolejnej próbie odzyskać tej energii Fryderykowi. Ta 8,14 było naprawdę rewelacyjne. Myślę, że długo zapamiętamy te ułożenia Fryderyka. No ale cóż, była to walka z Goliatem, którą dzisiaj jednak Goliat wygrywa, nie daje tutaj żadnych szans, jeden punkcik urwany, 7,81, rewelacyjne ułożenie Fryderyka Janiaka, natomiast pojedynek kończy się 3-0 i Kajtek w tym momencie jest już chyba jedną czy nawet dwoma nogami w kolejnej rundzie. Panowie, pięknie Wam dziękuję za tę rywalizację, Kajtek, gratulacje, no idziesz tutaj po swoim. Gratulacje. Idziesz jak po swoje, także trzymajcie się, czekam na kolejne pojedynki, no i już krok bliżej Kajtek jest do 1.16 finału. Na razie. Cześć. No, pojedynek bardzo, bardzo, no sromotnie niestety Kajtek tutaj zlał Fryderyka, ale no bronił się dzielnie, dwa fenomenalne ułożenia Fryderyka, 7.81, 8.14 i z 8.14 niestety nie zdobył punktu. No smutne to jest, ale no wiedział, że to jest najtrudniejszy pojedynek w grupie, pokonać Kajtka w zasadzie chyba jest w stanie tylko teraz kilku zawodników na tym turnieju, no zobaczymy, no pojedynki czekają nas niesamowite, zobaczmy sobie teraz naszą generalkę, jak po tym spotkaniu będą się prezentowały te wyniki i lecimy, średnia Kajtka zmalała do 8,16, ewidentnie wychodzi na prowadzenie w tym momencie, a raczej umacnia się na prowadzeniu Kajetan Opach z singlem również, no jest tutaj szeryfem na tym osiedlu, prowadzi w obu rankingach w singlu i w średniej, no wow, jest to naprawdę zawodnik niesamowitej klasy, a zobaczmy jak prezentuje się w singlu 7, już szukam, Fryderyka jest, 7,81, tak, 10 miejsce w singlu, natomiast średnia póki co raczej będzie za dziesiątką pierwszą, jest to 15 miejsce Fryderyka. Fryderyk ma na swoim koncie już jedno zwycięstwo i jedną przegraną, także jeszcze tutaj walka przed nim, no natomiast u Kajtka, tak jak już mówiliśmy, dwa zwycięstwa, komplet punktów, 6 dużych punktów, 2 razy po 9, także no, wygląda to pięknie. I tyle, lecimy dalej. I jak na razie wygląda, jestem w sumie ciekaw, jak teraz prezentuje się 16 średnia, czyli ta teoretycznie wychodząca z grupy, no cały czas tutaj symbolicznie troszeczkę Maciej Hebel jest na tym 16 miejscu, niestety Maciek jest już po swoich startach, dwie porażki, jedno zwycięstwo, przekreśla szansę na dalszą walkę, no ale jak widzicie wszyscy, no raczej trzeba się spodziewać średniej SAP 11 ze wszystkich prób, aby wyjść z grupy. Tak tutaj się to prezentuje. No dobrze, w takim razie wracamy do naszych pojedynków w dzień czwarty, kolejnym meczem za chwilę będzie, o proszę bardzo, znowu mamy odpowiedź, chcemy zobaczyć teraz, co na taki występ Kajtana Opacha zaproponuje Szymon Musiał,
jeden również z najlepszych zawodników i wskazywany jako faworyt, jeden z faworytów całego turnieju. Zobaczymy, czy też tak postraszy, czy raczej będą to spokojne ułożenia jak w meczu dzień wcześniej. No dobra, co tam na naszym czacie porabiacie? Jeszcze mamy dosłownie 5 minut do startu. Maciek, mnie pytasz, czy będę oglądał mecz w piłkę? Ja od 2 tygodni mam tylko kostki przed oczami, przygotowuję te mistrzostwa, nie śpię, jak śpię, to śnię tutaj o waszych ułożeniach. Po meczach siedzę do 12, wysyłam te zaproszenia, robię grafiki, żyję tym, nic innego na razie nie wchodzi w grę. Dobrze, w takim razie zróbmy sobie te nasze banerki. Proszę bardzo, przedostatni pojedynek dzisiaj. Szymon musiał, sekundkę, wynik z wczoraj jeszcze był wpisany, oczywiście nie, tutaj Szymon, żeby wygrać, musi się jednak postarać, bo pojedynek będzie bardzo ciekawy. Pojedynek grupy E, znowu mamy pierwszy z drugim. Jerzy Chmiel bardzo fajnie się zaprezentował w poprzednich spotkaniach, no ale teraz musi stawić czoła najtrudniejszemu przeciwnikowi, temu, który, no wszystko wskazuje, powinien go pokonać, ale kto wie. Szymon wczoraj, we wczorajszym meczu nie błyszczał jakoś wybitnie, ułożenia były dobre, naprawdę przyzwoite, natomiast no dzisiaj w blasku póki co stoi Kajetan Opach i trzeba będzie się postarać, aby temu blaskowi dorównać. Widzę, że jest już Jerzy, jest również Szymon, a zatem miniaturki mamy gotowe. No dobra, nie ma co gadać więcej, zapraszamy, zaczniemy kilka minut wcześniej ten pojedynek. Jerzy Chmiel kontra Szymon Musiał. No cześć. No, siemanko, siemanko panowie. No, ciekaw jestem tego pojedynku bardzo. Życzę wam dobrych ułożeń i zaczynamy. Pierwszy skram już leci do was. Szymon poprawnie. Jurek do poprawki i za chwilę pierwsze ułożenie. Jak to wygląda ta sytuacja? No to jest, jak widzieliście, pojedynek pierwszego z drugim, różnica 2 sekund w eliminacjach, jeżeli chodzi o średnią i w tym momencie w zasadzie no tylko oni w tej grupie liczą się o wyjście. No i pytanie, kto trafi na Wiktora Zegadło? Wiktor Zegadło wygrał grupę F i on czeka na rywala z tej grupy. Jest poprawnie teraz. Zatem drugie miejsce grupy E, czyli tej, której teraz oglądamy, zmierzy się z Wiktorem. No, chyba ani jeden, ani drugi nie chce trafić na Wiktora. No, zobaczymy. Powodzenia, rozpoczynamy pierwsze ułożenie. No, Szymon zaczął mega płynnie, dużo lepiej wygląda ta stabilność niż wczoraj. I jeszcze Zibi na końcu, jakaś 8. 7.23. No, jakby tutaj chciał pokazać, że on też chce być tutaj postacią wiodącą. 11, tak? 11.69 na otwarcie. Na razie spokojne rozpoczęcie Jerzego. No, a Szymon z bardzo wysokiego poziomu zaczyna pierwszy set. Proszę. Jest poprawnie, Szymon, i poprawnie, niestety, Jurek do poprawki, Jurek jeszcze raz, no, może jakieś nerwy się udzielają, zobaczymy, tymczasem na razie jedno ułożenie, no jeżeli tak będzie układał Szymon, myślę, że on tutaj jest zainteresowany powrotem na pozycję lidera w klasyfikacji generalnej fazy grupowej. Ja przypominam tylko, ta klasyfikacja jest tylko naszym takim honorowym miejscem, to nie ona decyduje o wyjściu z grupy, tylko punkty wewnątrz każdej grupy. Teraz masz do góry nogami. Tak, jest ok, tylko obrócona kostka. Poprawnie przechodzimy do preinspekcji, drugiego ułożenia tego pojedynku.
No dobra, Szymon leci z kolejną próbą. Tym razem jednak był PLL, wcześniej mieliśmy końcówkę z ZB. 7,47, Szymon, pokaż nam kostkę do góry troszeczkę. Okej, jest poprawnie. 7,47. Takie mam wrażenie, jakby był lepiej rozgrzany do tego pojedynku, Szymon. 10,90, lepsza próba Jerzego. Tutaj mam na myśli, że lepiej rozgrzany niż do poprzedniego pojedynku, tak? Bo tam jednak te drgania były bardzo mocno widoczne, kostka nie słuchała Szymona tak, jak powinna. No a na razie dopasowani są z kosteczką jak ulał. Okej. Czy Jerzy okej? I Szymon miesza kostkę. Jest poprawnie, dziękuję. Możecie zaczynać, panowie. Wygląda na to, tak jak patrzę teraz sobie na drabinkę pucharową, że Szymon musiał nie spotkać się z Kajetanem Opachem, chyba że w finale. Tak to się w tym naszym losowaniu ułożyło. Tak mi się wydaje, że tak to będzie wyglądało. 6,81, a zatem jakby na zawołanie 6,81, 9,42. Coraz lepiej również układa Jurek, no ale na razie nie ma tutaj możliwości rywalizacji. Piękna wygrana, pewna wygrana Szymona musiała. Zobaczymy, czy w drugim secie Szymon zaprezentuje podobne umiejętności. No a Jurek nam się rozkręca, no zobaczymy. Patrząc na tendencję, no to czekamy na ósemkę w wykonaniu Jurka. Jurek poprawnie, Szymon również, a zatem oglądamy. Zaczynamy preinspekcję. No tutaj widzę kibice Jerzego się zebrali na czacie, no ale póki co wasz zawodnik no, ma spore problemy, co prawda nie z własnym układaniem, bo układa naprawdę nieźle, no ale to co robi Szymon póki co zamyka 7,18, 7,19, niesamowite. I pytanie, jak u Jurka 7,19. Jurek, czy w pierwszym naciśnięciu dotknąłeś, wyłączyłeś zegar, czy nie? Nie dotknąłem. Okay. Nie dotknąłem. Oczywiście nie wpłynęłoby to na wynik. Jest 1-0 w tym secie. I kolejna próba. Jest poprawnie, dziękuję. Możecie zaczynać. No i tym razem co? 8,84. No powiedziałbym, ale słabo, jeżeli chodzi o poprzednie solwy. I 9,64. Też dobra próba i teraz była szansa na pierwszy kontakt z zawodników. I kolejny skrample jest już u was. Jest różnica, sekundkę. Poprawnie wymieszane ma Jurek. Szymon, do poprawki. A ja tak z ciekawości policzę, jaką średnią Szymon zrobił przed chwilą.
w tych ostatnich swoich ułożeniach. Niska siódemka, proszę Państwa, to będzie. 7,19. Jest poprawnie, Szymon, teraz? 7,29. Taka wyszłaby piątka. Ostatnich pięciu ułożeń u Szymona. Rewelacyjne próby. I teraz kolejna próba. Drugi set. Trzecia próba drugiego seta. Myślałem, wydaje mi się, że szukał Jurek jakiegoś z ZB. Tam leciutka pauza była przed tym OLL-em. 8,76, bardzo fajna próba. 7,37, no nie zostawia tutaj pola do manewru Szymon i mamy w tym momencie drugi set, 2-0 na korzyść Szymona Musiała, no, który prezentuje dzisiaj niesamowity poziom, dużo lepsze układanie niż w poprzednim secie, no wygląda to niesamowicie. W takim razie lecimy dalej. Kolejnym skramblem jest już u Was. Proszę. Jest poprawnie, dziękuję. Jerzy, poprosimy niżej kamerkę i lecimy. Powodzenia. Zaczynamy preinspekcję. I zaczyna się właśnie set numer 3 tego pojedynku. Wiedzieliśmy, że przewaga będzie nad Jurkiem, jeżeli chodzi o Szymona, ale że będzie Szymon układał aż tak, tego się nie spodziewaliśmy. Już jest... Aj! Nie! Plus dwójka. 8,63. Wyżej troszeczkę, 10,97. 8,63, czyli 12. Tak jest. No i kolejny skramp. 1-0 w tym trzecim secie. Szkoda tego błędu, niestety. I kolejny skramp już jest u Was. Szymon poprawnie? Kajtek, przepraszam, Jerzy również. No i zobaczmy. Kolejne ułożenie tego setu. Na razie, no jest to... Możecie zaczynać preinspekcję, tak? Na razie jest to plejada dobrych ułożeń w wykonaniu Szymona. Jurek też prezentuje się nieźle, już 3 sub 10 jakby miały miejsce. i 10,25. 2-0, proszę Państwa, i kolejny skramp, który mimo całego serca, jakie mam w tym momencie do Jurka, wydaje się, że może być skramblem ostatnim, chyba że teraz zbierze się, zrobi nam tutaj jakąś piękną niską ósemkę, może nawet lepiej, Fryderyk wcześniej strzelił siódemkę, da się układać w ten sposób. Myślę, że Jurek ma na swoim koncie takie ułożenia niejedno. Jest prawidłowo, a zatem do dzieła i stawiamy opór Szymonowi. Zaczynamy preinspekcję. No teraz już nie tak pewnie. 8,69.
I? Pokaż. No nie wierzę, 200. 8,69 do 8,71, no. Ależ to byłoby... No nic, piękne ułożenie, no tak jakby wyczytaliśmy troszeczkę tą ósemkę teraz, ale 200 zabrakło, żeby urwać jeden punkt Szymonowi, który w tym momencie wygrywa ten mecz. 3-0 z kompletem punktów. No i skoro Szymon pokonuje w taki sposób drugiego zawodnika swojej grupy, no to nie może skończyć się inaczej, tylko wyjdzie z pierwszego miejsca w swojej grupie, no i na swojego rywala jeszcze musi troszeczkę poczekać. Natomiast no cóż, Jurek, no gratuluję tego ostatniego czasu, zresztą miałeś ósemki dwie w tym pojedynku, dobry występ, no ale Szymon dzisiaj był nie do pokonania. Szymon, gratuluję, 3 punkty na twoim koncie kolejne, jesteś już w zasadzie w 1/16 finału, także dzięki panowie za dzisiaj, fajnie było się z wami zobaczyć, do zobaczenia następnym razem. Ja chciałem pogratulować panowi. Dziękuję za zaproszenie, do widzenia. Gratulacje, gratulacje tutaj od Jurka w stronę Szymona. Myślę, że też fajnym doświadczeniem jest wystartować z takim zawodnikiem i przegrana absolutnie nie jest żadnym wstydem, żadną ujmą dla Jurka. A kto wie, może będzie mógł powiedzieć, że przegrał pojedynek z mistrzem Polski. No zobaczymy, zobaczymy, na to musimy jeszcze kilka dni poczekać, natomiast przed nami za chwilę ostatni pojedynek, ale teraz jestem strasznie ciekaw, jak Szymon uplasuje się po tak dobrym występie w naszej klasyfikacji generalnej. Zobaczmy sobie to wspólnie. Proszę bardzo. I tak, tutaj w zasadzie nie musimy nic zmieniać. 8,22, ależ równo, to jest 600 różnicy. Fenomenalnie tutaj wystąpił Szymon przed chwilą i goni Kajtka Opacha, no, z jednym celem. On chce go dogonić, przegonić i na pewno pokonać, jeżeli będzie taka możliwość, ale myślę, że Kajtek ma dokładnie taki sam plan względem Szymona, więc jeżeli taki byłby finał, no szykuje nam się nieprawdopodobne widowisko. A jak wyglądają single w tym momencie? Jeżeli chodzi o Szymona, miejsce trzecie, Kajtek oczywiście cały czas prowadzi, no i jeszcze oczywiście Jurka sprawdźmy teraz, Jerzy w tym momencie 13, ma już dwa zwycięstwa, 6 punktów, więc chyba tutaj ta grupa nam się wyczyści, średnia 10,53 z singlem 7,61, także myślę, że będzie zadowolony ze swojego występu, no tutaj celem jest wyjście z grupy i ten cel wygląda na to, że obaj panowie już zrealizowali. No dobra, zobaczymy, postaram się, dacie mi dosłownie minutę, no, potem to postaram się zrobić te klasyfikacje jeszcze podczas tego streama, a tymczasem powoli, powoli przenosimy się już do kolejnego pojedynku, ostatniego dzisiaj, 20:57 minut nam zostało, a będą rywalizowali ze sobą, to był oczywiście wcześniejszy pojedynek, sekundkę, będą bracia Ostasowie teraz rywalizowali, z tego co pamiętam, już nam tutaj to ustawiam, a to też jest ważny pojedynek dla grupy A, dlatego że tam Karol dzisiaj przegrał z Michałem Woźniakiem, no a bracia walczą o wyjście z grupy, jeden z nich myślę ma wielkie szanse, żeby to zrobić, ale każdy z nich musiałby pokonać Karola Przewieźnikowskiego, który na pewno nie będzie prostym rywalem, on swój debiut będzie miał już za sobą, wróci silniejszy na te pojedynki w następnych dniach, więc no jeżeli Karol wygra z oboma braćmi, to wyjdzie z grupy, jeżeli jeden z nich chociaż go pokona, no to wówczas bracia Ostasowie między sobą rozstrzygną to, kto z nich razem z Michałem Woźniakiem wyjdzie do walki w 1/16 finału, a będzie to bardzo trudna walka, dlatego że moi drodzy, ten co będzie drugi w grupie powalczy z Kajtkiem Opachem. No, pojedynek na pewno będzie trudny, a jak się rozstrzygnie zobaczymy za chwilę. Dobrze, to teraz tak, ja tutaj zerknę szybciutko na te nasze grupy, częściowo, część z nich już myślę mogę zrobić, mamy kilka minut zapasu. Dobra, grupę B już sobie przygotowałem, to jest pojedynek grupy A, także w zasadzie wszystkie pozostałe grupy będą w zasadzie za chwilę gotowe,
A ja zapraszam zawodników. Drodzy zawodnicy, dołączajcie już, bracia Ostasowie. Czekamy na was. Za kilka minut zaczynamy wasz pojedynek. I w zasadzie już wam mogę powiedzieć, drodzy czatowicze i oglądający, że tak, uda mi się to zrobić. Wszystko tutaj póki co ładnie, sprawnie działa. I sobie podsumujemy te wyniki, także no, będzie fajnie. A ja czekam na braci Ostas. Zaproszenie wysłałem wam wcześniej, także myślę, że tutaj wszystko już macie u siebie. Dobra, grupa F. Też tutaj rozstrzygnięcia w zasadzie już mamy. No. Dominik Kuba, serdecznie zapraszam. Czekamy my, czekają goście, czekają widzowie, czatowicze. Na trzecie miejsce Witek Sołtysik, mówisz. Patrzę na to, co Adam pisze. No, walka będzie bardzo ciekawa. Pamiętajcie, ja po fazie grupowej przygotuję grafikę całej drabinki z waszymi twarzami. Będziemy mogli sobie już razem analizować całą drabinkę za każdym razem. Będzie się to przyjemnie komentowało. No dobra. Zobaczymy. Ja napiszę tutaj jeszcze tutaj. Ostas do Dominika. O, już widzę, Kuba wskoczył, a zatem pewnie Dominik też się za chwilkę pojawi. Czy zdążę z tabelki wszystkie ustawić nam? Dobra, ok, są już nasi goście, bardzo fajnie. Ok, i ostatnia grupa i w zasadzie będę spokojny już o to, że wyniki sobie zaprezentujemy na koniec. Dobrze, tak, zrobione. No, no i pięknie, ja już jestem gotowy, także po pojedynku na spokojnie sobie omówimy wszystkie grupy. A teraz przechodzimy do ostatniego meczu dzisiaj, proszę Państwa, gdzie zmierzą się ze sobą właśnie bracia Ostasowie. Tak to się ułożyło, jeden jest drugi w grupie A, a następny, w ogóle jak to brzmi, jeden jest drugi, drugi jest trzeci, to tak może mało po polsku, ale podzielili się i zaraz zapytamy, jak technicznie sobie tutaj poradzą, czy są w dwóch różnych pokojach, czy będą obok siebie, to oczywiście zaraz się przekonamy. Mamy już nasz banerek, ostatnie zdjęcie, proszę bardzo, a zatem pozostaje mi zaprosić moich gości i zaczynamy ostatni pojedynek dzisiejszego wieczoru, a będą to Dominik i Kuba. Halo, halo, dzień doberek. Cześć. No dobrze, czyli co, siedzicie, rozumiem, w dwóch pomieszczeniach z tego, co widzę. Tak, ale może się dublować, bo niedaleko od siebie. Okej, okay, no dobrze. W takim razie powodzenia. No, bratobójczy pojedynek, ale zawsze jeżeli któryś z was wyjdzie, no to nazwisko Ostas będzie w 1/16 finału, więc i wilk syty, i owca cała, jak to mówią. Dobra, lecimy w takim razie. Wiem, że każdy z was tutaj teraz na bok odkłada sentymenty i będziecie walczyć trudno. Działamy. Pierwszy skram jest już u was, zatem powodzenia. Zaczynamy pojedynek ostatni dzisiejszego wieczoru. No, Dominik do poprawki. Kuba dobrze. Kuba czeka. A Dominik jeszcze się rozgrzeje. Jeszcze jednym ułożeniem będzie mógł tutaj rozgrzać się. No i sprawdzimy, co za chwilę nam zafundują zawodnicy. No i powoli, powoli, moi drodzy, dobiega końca dzień czwarty fazy grupowej. Jeszcze dwa, jeszcze jutro, jeszcze w piątek. A mi się już w głowie kręci od tego gadania. 2,5 godziny mówienia praktycznie non-stop. A także muszę chyba jakoś odpocząć. Dobrze się wyspać dzisiaj. Dominik poprawnie, a zatem pierwsze ułożenie tego seta. Zaczynamy. Reinspekt. To było około 0,5 sekundy w eliminacjach, także no, możemy spodziewać się całkiem równej walki. Ale widać, że mają dobre połączenie, dobry internet, fajnie widać ułożenia, lekka przewaga Dominika chyba w tym momencie, ale coś tam nie siadło w końcówce. I mamy 10,67 Kuba,
I 12:39 Dominik. Ok, kolejny skrample jest już u was. Poprawnie, Dominik. Dziękuję. Możecie zaczynać. Chyba pójdzie nam całkiem sprawnie. Kuba również dobrze, jest ok. Możecie zaczynać preinspekcję. Już trochę głowa mi zaczyna boleć, ale dotrwam do końca spokojnie. No, Dominik już zaczął i końcówka preinspekcji u Kuby. No, ciekaw jestem, jak w tym ułożeniu się skończy. 13:07, czy dobrze widzę? Tak, 13:07. Tak, słabą baterię mam w timerze. Dobra. I 12:68 w odpowiedzi Kuby, czyli na razie dość mocne prowadzenie Kuby. I trzeci skramp. Mamy 2-0 dla... Cały czas chcę mówić Kuby Ostasa, ale tutaj nazwiska wymawiać w sumie nie trzeba przy tym streamie, przy tym pojedynku. Ja tylko zapytam, okej, już sprawdzam. Jest, no niestety Dominik do poprawki. Kuba, okej. Ja tylko zapytam, bo nie pamiętam, który z was jest młodszym bratem? Dominik jest młodszy. Dominik jest młodszy, okej. Dobrze, na razie jak widzicie mamy 2-0 dla Kuby. Jest poprawnie, Dominik? A zatem zobaczmy, czy co się wydarzy. Początek preinspekcji. Czy tutaj starszy brat utrze nosa młodszemu od razu w pierwszym secie, czy może będzie jeszcze jakaś dodatkowa walka. Dominik średnia 11:30, Kuba 10:70 w eliminacjach. Fajna próba teraz, 11:53. I to chyba starczy, mi się wydaje. 15:33, tak, teraz nieudana próba. 11:63. A, okej, 11:63. Okej, bo tam to jest to pęknięcie, takie nie widać do pani cyferki. Ale tak, jest 2-1, jest 2-1, zatem mamy jakieś przełamanie. Zobaczymy, co przyniesie kolejna próba. Czy to tylko chwilowy przeskok, czy będzie dogrywka od razu w pierwszym secie. Poprawnie, Dominik? Kuba również, a zatem układajmy. Zaczynamy preinspekcję. Około sekundy szybciej zaczął Dominik. Ale też spokojnie układa. Zobaczymy, jak to się przełoży na poszczególne etapy. No i chyba będzie 2-2. Tak coś mi się wydaje. 12:70. Niestety zepsute ułożenie tutaj zupełnie nie podeszło. 18:48. Jest 12:90. A, jest 12:90. OK. I 2-2, proszę Państwa, zatem dogrywka, pierwszy set i już mamy walkę na jedno ułożenie. No, kto to ułożenie wygra, wygrywa seta, proszę bardzo. Jest poprawnie, Dominik? Również dobrze, Kuba. A odpowiadając na pytanie czasu, czatu, wygrał Szymon 3-0 w poprzednim pojedynku. Powodzenia.
A myślę, Michał, że nie chcieli układać w jednym, żeby jakoś może sobie nie przeszkadzać, chociaż trochę tak, żeby ta indywidualność zawodnicza była zachowana. W sumie jak mają taką możliwość, też bym tak wybrał. Dziesięć dwadzieścia kontra 11:60. Czyli, proszę Państwa, 10:20, 11:60 Kuby, a zatem było 2-0, jest 3-2. Pierwszy set wygrywa Dominik w takim razie i mamy 1-0 dla młodszego brata, a zatem przechodzimy teraz do kolejnego setu. Proszę bardzo. Scramp leci do Was, a ja odpowiadając tam na czacie do Agaty. LBL, którego się nauczyłaś z mojego kursu, jest najlepszym LBL-em skomponowanym pod to, aby uczyć się potem metod zaawansowanych, więc zrobię kiedyś oddzielny materiał na ten temat. Jest poprawnie. Możecie zaczynać. Także Adaś Jagła to jest LBL, to co ja robię, tylko jest zrobiony metodą, która daje niesamowitą skuteczność nauki. Bez żadnych notacji, bez niczego, zawodnik po prostu wchodzi, dobrze się bawi i umie dobrego, fajnego LBL-a skomponowanego w taki sposób, żeby rozwijać go pod Friedricha. Nie trzeba żadnych algów wykluczać, także to jest bardzo dobry początek układania. Musisz przeczytać czas, 10:34? 10:24 i 15:08, oj, teraz rozkalibrował nam się Kuba. Początek był bardzo dobry, no teraz tutaj 15 i lecimy dalej. Jest dobrze wymieszane, Dominika. Kuba do poprawki. No dobra, patrzę tutaj, co jeszcze się dzieje na czacie. Widzę, już zaczynacie typować pucharowe mecze. No, sam jestem ciekaw. Czekamy wszyscy tak naprawdę na tę fazę, gdzie będzie, przypominam, 5 setów. Tam pojedynki będą odrobinę dłuższe. No i cóż, wygrywa tylko jeden, nie ma remisów. Jest poprawnie teraz, a zatem powodzenia. Zaczynamy preinspekcję i go. Dominik teraz 12:51 i odpowiedź Kuby, no jest przełamanie 11:90 i po 4 przegranych punktach teraz Kuba zdobywa punkcik i mamy 1-1 w tym secie i lecimy z kolejnym skramblem. Już jest u Was. Dominik, 4 wygrane punkciki z rzędu. No, bardzo dobrze się prezentuje ten zawodnik. A ja przypominam, to jest walka o wyjście z grupy, co prawda jeszcze nie decydująca, ale ten pojedynek może być kluczowy. Macie już wymieszane poprawnie obaj, zatem powodzenia. I co tym razem? Co tym razem? Czy znowu fajny czas? 11:13. 93. 90 chyba. A,
Tak, zapisałem 12.73 i odpowiedź 12.10, ale niestety 2 sekundy kary, zatem 14.10, to jest 2-1 dla Dominika. I kolejny skramp leci do Was. Jest poprawnie? Obaj poprawnie? I preinspekcja. Kolejne ułożenie tego setu to jest oczywiście set drugi, który w tym momencie, jak widzicie Państwo, 2-1 prowadzi Dominik. No Kuba dzisiaj strasznie rozstrzelony ma te czasy, od 10 po 18. No niestety tutaj brak stabilności, brak równych ułożeń może być problematyczny w tego typu rywalizacji. I to jest 9.78. Piękne ułożenie teraz Dominika. Dominika. 13.20, a zatem mamy 2-0 w tym momencie. Nie sądzę, żeby ktokolwiek obstawiał z Was, sprawdzimy oczywiście potem na Instagramie, tego typu wynik, ale na razie pięknie prezentuje się Dominik Ostas i prowadzi 2-0. No i teraz możemy albo zremisować ten mecz, albo Dominik będzie miał 3 punkty i będzie o krok bliżej do awansu. W takim razie lecimy z kolejnym skramblem. Proszę bardzo. Skrambl jest już u Was. Jest poprawnie, a zatem preinspekcja, powodzenia. No zobaczymy teraz. Dwanaście 57 i zobaczymy, co tam w odpowiedzi. 11.21. Dokładnie. I kolejny skram. Tutaj słuchajcie, czatowicze, no wszedłbym z Wami w dyskusję bardzo chętnie teraz odnośnie właśnie metod uczenia, jak te zajęcia wyglądają, ale to jest nie teraz, nie na teraz ta dyskusja. Wy sobie rozmawiajcie, ale nie jestem w stanie się teraz jakoś bardzo aktywnie dołączyć. Georgia Filmik oczywiście jest najbardziej popularny i super, zrobił świetną robotę dla speedcubingu, natomiast no tutaj z metodą bym dyskutował. Jest poprawnie i również u Kuby jest poprawnie. Ok, możecie zaczynać. Jak starczy czas, słuchajcie, to po pojedynku chwilę postaram się w ten temat zaangażować z Wami. A teraz dokończmy. Jest 2-0 dla Dominika i zaczął również punktem zwycięskim w trzecim secie. Dwanaście czterdzieści jeden. No i teraz jest odpowiedź 11.23, a zatem jest po jeden w trzecim secie. Kuba teraz lepsze ułożenie wykonuje i lecimy dalej. Proszę bardzo. Jest poprawnie, możecie układać. No, na pewno zobaczymy jeszcze przynajmniej 2 ułożenia tego meczu. Jeżeli nie 2, to w zasadzie może być już ich tylko 5.
no bo będzie kolejny set. To jest ostatnie spotkanie dzisiaj. Za chwilę omówimy sobie sytuację w każdej z grup. Potem możemy porozmawiać trochę o technikach podstawowych, jak układać, jak progresować przede wszystkim fajnie i dlaczego tę, a nie inną metodę. A tutaj 12.36 i odpowiedź Kuby 10.71. Pięknie. Kuba wychodzi na prowadzenie w tym momencie. W tym secie oczywiście. Lecą z kolejnym skramblem. To jest ten od L, L Ugrim się zaczyna? L, tak, poczekajcie, czekajcie, zrobimy na wszelki wypadek, żeby nie było dubla. Zróbmy jeszcze raz. Proszę bardzo. Tego użyjcie. OK. No i czyżby Dominik teraz jednak? 12.75, bardzo podobna próba do wcześniejszej, 14.04, a zatem 2-2 i mamy kolejną dogrywkę, podobnie było w secie pierwszym, no i teraz Dominik walczy o zwycięstwo, a Kuba o możliwość walki dopiero o remis w ostatnim secie. No zobaczmy. Jest poprawnie. No to zobaczmy, czy będziemy oglądać kolejnego seta, czy ten pojedynek zakończy się za kilkanaście sekund. Zaczynamy. Mhm. Ciekaw jestem, czy rodzina ogląda, czy słucha przez drzwi pojedynku u braci. Zobaczymy, może powiedzą. Prosimy bliżej. 12.58 i tu jest plus dwójka. 12.68. 11.49, ale dwie sekundy kary. I przez plus dwójkę drugi raz mamy taką sytuację. Już Olaf przegrał w ten sposób pojedynek. No i proszę Państwa, no smutna sytuacja dla Kuby, dobra dla Dominika oczywiście. W tym momencie ten mecz kończy się 3-0. Wygrywa ten mecz Dominik Ostas. Bardzo ciekawe spotkanie, zaskakujące. Myślę, że nie obstawialiśmy tego typu wyniku. A tutaj proszę, niespodzianka. Zatem ten mecz dobiega końca. Ja tutaj tylko poprawię, żeby... O, mamy poprawiony wynik. Panowie, no mam nadzieję, że tutaj kłótni domowych nie będzie. Widzimy się w kolejnych meczach z wami oboma. I tyle. No i czeka was pojedynek, oczywiście was obu z Karolem. To też będą ważne mecze. Także do zobaczenia. Gratuluję i trzymajcie się. Cześć. Dzięki. Dzięki, cześć. Na razie, do zobaczenia. I zostaję ponownie sam z wami. Zdejmujemy banerek. Zobaczmy w takim razie, jak będzie wyglądała teraz generalka. Generalka. Ciach. Jesteśmy. No tutaj akurat, jeżeli chodzi o obu zawodników, oni nie pojawią się na szczycie tabeli. Natomiast no, ważne jest to, gdzie w tym momencie się uplasują.
Dominik Ostas, zwycięzca dzisiaj. Miejsce 20. Natomiast jeżeli chodzi o Kubę, miejsce 29, ta średnia 13-18, dość niespodziewanie wysoka, dlatego że w eliminacjach miał 10-75. Tak to wygląda. Więc póki co nie zapowiada się, aby panowie bracia Ostasowie odegrali tutaj jakąś taką wiodącą rolę. Myślę, że muszą mocno, mocno powalczyć, aby dostać się do kolejnej fazy, więc pojedynki między Dominikiem, Kubą a Karolem w tej grupie zapowiadają się oczywiście bardzo, bardzo ciekawie. No dobra, teraz obiecane podsumowanie w poszczególnych grupek. Zrobię szybko tylko jeszcze grupę A. To był ten pojedynek przed chwilą, tak? Okej. I jestem już gotowy w zasadzie do podsumowań. Dobrze, zaczynamy. Grupa A. Proszę bardzo, grupa A prowadzi Michał Woźniak. Ma dwa zwycięstwa, więc tutaj jeszcze zobaczymy oczywiście kolejne mecze. Dominik póki co drugi, trzy punkciki, ale przed Dominikiem jeszcze mecz z Karolem, no i oczywiście z liderem. Ten z braci, który będzie chciał wyjść, musi pokonać Karola Przewieźlikowskiego. Karol, żeby liczyć się o zwycięstwo, musi wygrać oba mecze z braćmi Ostasami, a Michał Woźniak może w tym momencie w zasadzie przyglądać się spokojnie temu, co się dzieje, bo już jest w kolejnej fazie. Grupa B. Dzisiaj działo się całkiem sporo. Zobaczcie. Kajtek oczywiście drugie zwycięstwo. Dzisiaj z Fryderykiem Janiakiem. Olek Kołodziński wygrywa ze Stefanem Zajderem. No i kluczowy będzie pojedynek między Fryderykiem Janiakiem a Olkiem Kołodzińskim. Już sprawdzam, kiedy ten pojedynek się wydarzy. To będzie piątek. No to będziemy mieli tak naprawdę mecz o wyjście z grupy. O, najciekawsze spotkanie, moi drodzy. Aczkolwiek Fryderyk wydaje się być faworytem. Zobaczcie, średnia 10,86 w stosunku do 12,82 Olka, tak? Grupa C. Grupa C wygląda następująco. Adam Chodyniecki z Adamem Kędziorskim mają już po 6 punktów i powiedziałbym, że no jeszcze nie mogą być pewni, ale Maciek ma 3 punkty, jest już po wszystkich swoich meczach, więc nawet gdyby tutaj Michał też jest, zobaczcie, mamy 3 mecze i chłopaki między sobą rozegrają mecz, który z nich wyjdzie pierwszy z grupy. Faworytem będzie, z tego co widzimy, Adam Chodyniecki, no ale różne rzeczy mogą się wydarzyć. W grupie C, zawodnicy z grupy C, aha, właśnie, jeszcze jedna rzecz. Jeżeli chodzi o 1/16 finału, zobaczcie, to dwaj liderzy z grupy A zmierzą się z liderami grupy B. I to samo jest teraz. Grupa C, oni już na pewno wychodzą z grupy, zmierzą się z tymi zawodnikami, którzy wyjdą z grupy D. Witold Sołtysik, został mu jeszcze jeden mecz, ma już 6 punktów, natomiast sytuacja Olafa Kuźmińskiego jest jeszcze niejasna. Różnica co prawda między Olafem a Rafałem jest na tyle duża, że wydaje mi się, że nie powinien mieć jednak Olaf problemu z awansem. Julek jest już poza turniejem, no ale pojedynek Rafała i Olafa będzie bardzo, bardzo ciekawy. Grupa E, no tutaj sytuacja wyjaśniona, Jerzy Chmiel wychodzi z Szymonem Musiałem, no i pytanie, który będzie na pierwszym miejscu. Wszystko wskazuje na to, że Szymon, nie wyobrażam sobie, aby Szymon przegrał mecz z Asią Macuk, czyli zamykającą grupę. Dalej, grupa F. Grupa F. Wiktor Zagadło, komplecik punktów, on wychodzi jako pierwszy, a musimy poczekać jeszcze na pojedynek znowu Bartka i Piotrka Koguta. Ten pojedynek będzie chyba jutro. Sprawdzę, tak, jutro, ależ jutro będzie rozstrzygający pojedynek między nimi. Grupa G, przedostatnia, tutaj jest szalenie ciekawa sytuacja, mamy 3 razy po 3 punkty, Filip Szostak miał przegrany pojedynek z Kubą Hipszerem i to wywróciło praktycznie sytuację w tej grupie, także nie wiem, czekamy z rozstrzygnięciami do jutra. Jutro Adam Jagła układa z Zygmuntem Baranowskim i jutro również, jutro to będzie koniec meczy tej grupy, także zobaczymy, najprawdopodobniej Adam wyjdzie na prowadzenie i wszystko rozstrzygnie się, karty będzie rozdawał Zygi tak naprawdę, jak pójdą mu mecze z naszymi zawodnikami. I ostatnia grupa, proszę Państwa, również już w zasadzie dużo się wyjaśniło, Łukasz Pielczyk 2 zwycięstwa i w tym momencie raczej pewny awans dalej, tak to wygląda, moi drodzy, w tym momencie i cóż, i koniec, i pojedynki za nami,
Także dziękuję Wam za dzisiaj pięknie i teraz odpowiadam szybciutko na pytania, które pojawiły się na czacie. Dobra, jeżeli chodzi o Rui Friedricha, moim zdaniem jest Friedrich lepszy, aczkolwiek no, opinie są takie. Adam w sumie odpowiedział bardzo fajnie, przytoczę wypowiedź Adama. Myślę, że to jest dobre ujęcie. Lepsze finger triki, bardziej ergonomiczny jest CFOP, czyli Friedrich, natomiast matematycznie udowodnione jest, że Rogues ma tak jakby większe możliwości, ale skomplikowaność metody, taka niesystemowe układanie sprawia, że dużo trudniej, dużo wyższy próg wejścia jest, tak, żeby dobrze układać metodę RU, no to jednak trzeba się więcej natrudzić niż we Friedrichu. Także Adaś, dzięki za ten komentarz, w sumie bardzo ułatwiło to odpowiedź. Dalej, jeżeli chodzi o metodę podstawową, kochani, no to jest, nie chcę absolutnie rywalizować z George'em, naszym kochanym, wspaniałym speedcuberem, youtuberem, który ma tam, wiecie, ze 4 miliony tych wyświetleń już tego filmu, chociaż ten mój też zbliża się do miliona powoli, natomiast ja swój film nagrałem na podstawie pracy, 6-letniej pracy z 1000 dzieciaków i celem tego filmu nie było pokazanie świata speedcubingu, wiecie, notacji, literek, skrótów, trików, nie. Celem tego filmu jest skuteczność i każdy, dorosły czy dzieciak, wchodząc na film, ma dobrze się bawić, ma wykorzystać swoje umiejętności, tak jakby naturalne możliwości mózgu do zapamiętywania rzeczy takich naturalnych. Zwierzaki, właśnie te myszy, koty, papugi, to co się tam pojawia, nie pojawia się po to, żeby było kolorowo, tylko pojawia się po to, że jest tak zwana kotwica psychologiczna, jest kotwica pamięciowa i uwierzcie mi, ma to olbrzymie znaczenie, testowaliśmy to na setkach dzieciaków i skuteczność jest niesamowita, także polecam. I dodatkowo razem z Kaliną Jakubowską, bo oczywiście ona jest współtwórczynią razem ze mną, napisaliśmy to w taki sposób, żeby nie trzeba było przebudowywać metody ucząc się Friedricha, tylko jak Transformers, ta metoda LBL-em, którą stworzyliśmy, ona pozwala układać, wiecie, w 20 sekund, jeżeli ktoś będzie chciał, ale bardzo łatwo jest dostawiać cegiełki do niej i zamieniać ją we Friedricha, tak? Więc ćwiczcie, uczcie się jej, a ja tutaj było pytanie o moje zajęcia, jak wyglądają zajęcia. Oczywiście ja te wszystkie etapy przeprowadzam uczniów, a jak wyglądają zajęcia tak technicznie, w sumie mogę Wam pokazać, bo to jest śmiechowa rzecz, chociaż tak naprawdę czy teraz jest czas na to. Ta kamera, z której mnie widzicie, to jest kamera, która jest tak jakby moimi oczami, tak, i teraz ja przeważnie rozmawiam z zawodnikami tutaj z przodu, tak, a ta druga kamera jest tutaj przy mojej głowie, mam specjalny wysięgnik, na której ta kamera razem z oświetleniem, teraz to jest zdemontowane, tak, ale razem z oświetleniem jest tutaj razem ze mną i tak jakby jest kamera na moje oczy, zawodnik widzi albo mnie, albo to, co ja widzę w momencie, kiedy jest to potrzebne. Uczymy się algorytmów, pracujemy nad psychologią, robimy przynajmniej ćwiczenia mentalne. No jest tego bardzo dużo. Myślę, że tak jakby nie chcę tu się bawić w jakąś taką reklamę, natomiast argumentem moim jest to, że zawodnicy, których prowadzę od początku, zwłaszcza Olaf, którego nauczyłem właśnie tą metodą kotków i myszek, dzisiaj jest jednym z faworytów tego turnieju. Także działa to, oczywiście wielka praca Olafa, którą przebudował potem to Friedricha, natomiast nie bójcie się tych kolorowych ptaszków, papużek, myszek, tylko zaufajcie, że jest to fajna metoda. I oczywiście wy, którzy teraz oglądacie, to wy już znacie, umiecie układać kostkę, natomiast skuteczność metody, jak macie komuś polecić, zdecydowanie zachęcam do tego, nie? Dobra, cóż tutaj mamy? Tak, we wszystkich streamach, Czarek, odpowiadając na twoje pytanie, trzeba będzie pokazywać kostki w kubkach. To będzie obowiązek, już potwierdziliśmy to na jednym ze streamów, nie? No. W korespondencyjnych nie, to nie ma znaczenia, i tak to jest korespondencja, więc sam sprawdzasz skrambla, masz skrambla przed sobą, więc sprawdzasz sobie, jest ok. Natomiast po co są te kubeczki? No po to, żeby, jeżeli ja prowadzę streama, nawet tak jak dzisiaj, zobaczcie, tak, prowadzę streama, i czasami no, muszę wpisać wynik, wysyłam skramble, nie zawsze mogę tak czujnie patrzeć na wszystko, a zawodnik już trzyma kostkę i mi pokazuje, no to w tym samym czasie może już robię oglądać, sprawdzać, tak? A w momencie, jak jest w kubeczku, to czy to będzie 5 czy 10 sekund na sprawdzenie skrambla, ja się nie muszę martwić, a zawodnik po prostu tej kostki nie widzi. No okej, no może widzi w ekranie, ale no nie, też nie pobadajmy ze skrajności w skrajność. Chcieliśmy, żeby kostka była odgrodzona od zawodnika. Co z modami na streamie? No myślę, że trzeba je zrobić, nikt się nie zgłosił jakoś prywatnie do mnie. Myślę, że najfajniej, żeby to były osoby, które są zawsze, a zawsze są takie osoby jak Czarek, jak Adaś Jagła, ty Adam właśnie jesteś.
Słuchajcie, no myślę, że nie widzę żadnych przeszkód, aby takie funkcje wam tutaj przydzielić, tak? No testowo. Jak się nie sprawdzicie, to was wyrzucimy. Nie, no żartuję. Także niezobowiązująco myślę, że może być spoko. Jeżeli chodzi o zwycięstwo, słuchajcie, w tym, w konkursie, tak, dwie osoby poprawnie wytypowały. Wytypował poprawnie Michał Woźniak. Michał Woźniak, lider grupy A, tak? Ja tutaj mam pomoc oczywiście. Wytypował prawidłowo wszystkie wyniki oraz Milan, który wczoraj zaliczył bana na czacie. Także zobaczymy. Okej, okay. No to muszę wylosować między wami dwoma. Teraz pytanie, czy ja tu mam jakąś monetę przy sobie? Chyba monety nie będę miał. No dobra, więc użyjemy w takim razie random.org. Dajcie mi sekundkę, już włączam i zaraz wszystko będzie jasne. Random.org, oczywiście platforma do losowania, luźnego losowania różnych liczb, różnych cyfr. Dobra. Udostępniam wam oczywiście ekran, żebyśmy mogli to zobaczyć. I umówmy się tak, numerek 1 to Michał, z racji tego, że jest liderem swojej grupy, a numer 2 to Milan, ten z was, którego wylosujemy, z przyjemnością spotkam się na dwa treningi z wami, pokażę, zobaczę najpierw, co potraficie, dokładnie przyjrzę się waszym ułożeniom, zrobimy no, bardzo dokładną analizę z między etapami, skrótami, wszystkim, co potraficie, szczegółowe rzeczy i zobaczymy, co w moim doświadczeniu może wam pomóc, a myślę, że sporo takich rzeczy będzie. Dobra, już karta Chrome, proszę bardzo, jest. Już nie będę tutaj się wygłupiał w przybliżanie tego. 1 lub 2. Mamy dwie cyferki i uwaga, dwa takie treningi lecą do... 1, Michał Woźniak, a jednak Michał Woźniak tutaj poukłada ze mną, także fajnie będzie się zobaczyć z tak dobrym zawodnikiem i mam nadzieję pomogę, tym bardziej, że kolejna faza przed Michałem Woźniakiem się szykuje. Dobrze. To cóż, moi drodzy, myślę, że pora już kończyć tego streama, 3 godziny znowu minęły, głowa mnie boli, powiem szczerze, 4. dzień, ileż to godzin tego streamowania, mówienia do was, no jest tego naprawdę, naprawdę dużo, także za dzisiaj pięknie wam dziękuję, jutro oczywiście kolejne pojedynki zmierzą się ze sobą, fantastyczni zawodnicy, już nie będę teraz tego wszystkiego czytał, bo już was mało zostało, a także... No cóż, widzimy się jutro i tyle, 18.20, pozdrawiam was serdecznie, a za dzisiaj pięknie dziękuję, mam nadzieję, że dobrze wam się spędza ze mną czas, mi z wami bardzo dobrze, także dobrej nocy, trzymajcie się, hej!